Słuchajcie, mam takie ciekawostki. Otóż dostałem na gwiazdkę kilka ciekawych książek. Jedna jest o Micenmacherze, największym agencie polskiej policji przedwojennej, który był w szczytowym okresie swojej kariery w Kominternie i w KPP. Był sekretarzem krajowym KPP, czyli cały aparat partyjny miał w ręku. Trafiliśmy. Tym razem w końcu trafiliśmy. Tak jest, no to bardzo dobrze. Niestety Olsztyn nie przyjedzie, bo im samochód nawalił. Dali znać. Zdrowie. No dobra. Słuchajcie, z Micenmacherem była kapitalna historia. To tak namawiam się, ale namawiam na kupno i lekturę tej książki. Otóż Micenmacher był w szczytowym okresie swojej KPP-owskiej kariery szefem sekretariatu krajowego. To był najwyższy w kraju urząd, bo biuro polityczne, które było nad sekretariatem, urzędowało w Berlinie. Nie w żadnej Moskwie, żeby była jasność, tylko w Berlinie urzędowało. A w kraju najwyższą instancją był sekretarz krajowy, to właśnie Józef Micenmacher, który miał różne nazwiska inne. I jakie tytuł książki? Micenmacher, znaczy Józef Micenmacher chyba to się nazywa. Biografia. I Gadomski jest autorem. To ma być, jak zrozumiałem, jego praca doktorska, niezwykle solidnie od strony źródłowej opracowana. Kto to wydał teraz? Jakieś tam wydawnictwo, tych wydawnictw jest teraz podobno 60 tysięcy. Nie wiem, czy to nie przesada, ale no, w każdym razie jest ich tak dużo, że nie sposób nawet sławić nazwy. To dostałem w prezencie od Kalisza. W każdym razie, co jest bardzo ciekawe, to autor stwierdził, że nasz najpierw kierownik Wydziału Bezpieczeństwa, później dyrektor Departamentu Politycznego, któremu podlegał Wydział Bezpieczeństwa i wreszcie wiceminister spraw wewnętrznych, Henryk Kawecki, zorganizował coś, co zdecydowanie można porównać, a ja bym nawet wyżej postawił, ze słynną akcją radzieckich służb o nazwie Trust. Trust jest znany, opisany w literaturze światowej, po prostu służby radzieckie zorganizowały rzekomą tajną organizację białych Rosjan, która rzekomo miała obalić reżim bolszewicki i na to łapali oczywiście białych Rosjan i wszystkich spiskowców, później wpadali od razu w ręce czerwyzwyczajki późniejszego GPU. No i to jest bardzo dobrze znane, ale nasz Kawecki zrobił coś analogicznego, tylko pod względem profesjonalnym stawiam to o klasę wyżej, dlatego że Kawecki nie robił żadnych prowokacyjnych organizacji. KPP działała, była agendą kominterną. Od czasu, jak Stalin przejął faktyczne kierownictwo nad Sojuzem i nad Kominternem, to po prostu KPP była narzędziem już wywiadu sowieckiego, bo przedtem za Trockiego nie można było członków partii komunistycznych i robotniczych wykorzystywać w roli agentów państwowych służb radzieckich. Natomiast Stalin nie tylko pozwolił, ale też nakazał takie działania, co oczywiście niesłychanie ułatwiło działania naszemu kontrwywiadowi. No i Kawecki partię komunistyczną, Komunistyczną Partię Polski wraz z KPZU i KPZP przesycił agenturą policyjną i no wreszcie jego czołowy agent Micenmacher w 1933 roku stanął na czele właściwie całego aparatu, bo był sekretarzem krajowym. Nawet wojskówka mu podlegała, czyli ci, co pracowali dla wojskowego wywiadu sowieckiego, też Micenmacherowi podlegali. No i Micenmacher doprowadził do, dzięki materiałom przez niego dostarczonym, Kawecki przeprowadził olbrzymie aresztowania, praktycznie rozbił
cały aktyw kierowniczy KPP, a później już odbudowywano pod kontrolą naszej służby śledczej, Policji Państwowej. No i proszę Was, oczywiście za taką zdradę KPP karała śmiercią. I wobec tego, żeby agenta Joska Mitzenmachera ochronić, życie mu ratować, to policja zrobiła niesłychaną mistyfikację. Mianowicie znaleźli jakieś zwłoki człowieka, który przy bliżeniu miał parametry podobne jak Mitzenmacher. No twarz nie ta, ale twarz nieboszczykowi zmasakrowano. No i zrobiono całe śledztwo policyjne, które wykazało, że właśnie to jest Mitzenmacher. Komuniści Joska Mitzenmachera, miał partyjny pseudonim Mietek Redyko, czcili jako męczennika zamordowanego przez bestialską sanacyjną defensywę faszystowską, etc., etc. I jeszcze w PRL-u bronili go i nie chcieli przyjąć wiadomości, ewidentnych dowodów. No zresztą historia się powtarza, ja nie będę już enumeratywnie po nazwisku mówił o analogicznych sytuacjach, tyle że bez sprawy, bo mamy dzisiaj epokę rewolucji informacyjnej, zabija się informacyjnie, a nie energetycznie. Więc proszę Was, Mietek Redyko jako męczennik za komunizm był beatyfikowany, czy wręcz kanonizowany w Kominternie, a w rzeczywistości pod zmienionym nazwiskiem, jako Jan Alfred Reguła, pracował dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako ekspert. Bo to jest bardzo ciekawa rzecz, że przedwojenna policja miała podejście profesjonalne, a nie ideologiczne do spraw komunizmu. Oni zwalczali komunistów jako wrogów niepodległego państwa polskiego, ale bez podtekstów ideologicznych. To mnie zresztą uderzyło, jak żeśmy studiowali skrypt ze Szkoły Posterunkowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich, które to już w szkole musieli ukończyć wszyscy funkcjonariusze. Nie było tak, że tam ktoś mógł od razu iść do szkoły oficerskiej. Musiał najpierw skończyć szkołę w Mostach Wielkich, być pod oficerem, nawet jeśli miał wyższe wykształcenie. Później co najwyżej mógł szybciej awansować i awansował szybciej, jeśli miał wyższe studia. I dopiero jak już miał doświadczenie jako podoficer Policji Państwowej, to wszedł na ewentualnie, jeśli miał zostać oficerem, to go kierowano do szkoły oficerskiej, która trwała rok, praktycznie 10 miesięcy. Nie było tak w PRL-u czy teraz, że od razu namaszczeni ludzie są na oficerów i idą od razu do szkoły oficerskiej. W służbie policyjnej jest wielki błąd. Takich rzeczy się nie powinno robić. Zresztą w koncepcjach reformy policji, któreśmy swego czasu opracowywali właśnie w ramach ORW-u, między innymi, była przewidziana taka ścieżka jak w przedwojennej policji, bo powinniśmy się na przedwojennych doświadczeniach opierali. No i proszę Was, Mitzenmacher, korzystając ze swojej wiedzy i materiałów udostępnionych przez MSW, napisał historię KPP. To jest najlepsza historia KPP, jaką w ogóle napisała. Miała dwa wydania przed wojną, czy może nawet więcej. Nazywa się KPP w świetle, historia KPP w świetle faktów i dokumentów. Ona była wznowiona. Jan Alfred Reguła, autor. Jak ktoś się chce coś dowiedzieć o prawdziwym komunizmie w Polsce, a nie stereotypie obecnej propagandy, to odsyłam tam. Proszę Was, jest dalszy ciąg, ale nie o kariery Mitzenmachera i nie o to mi chodzi w tej chwili. Chodzi mi o to, że Mitzenmacher był w ramach antykomunistycznej współpracy między policją polską a policjami innych krajów. No nie wiem, jak je nazwać. No chyba tu marksistowskie pojęcie jest akurat na miejscu wyjątkowo kapitalistycznych. Byłby pożyczany również Gestapo. No,
a największym antykomunistą w historii ludzkości był Adolf Hitler. A nikt nie może zaprzeczyć. Proszę was, wtedy jeszcze nie wiadomo było, że Hitler będzie naszym głównym wrogiem, że popełni takie zbrodnie, jak później popełnił. To była normalna współpraca organów policji europejskich krajów przeciwko bolszewizmowi czy komunizmowi, jak to woli. Częściej się używało terminu, ja jeszcze pamiętam, w czasie wojny bolszewizm. Więc proszę was, on był wypożyczany do identyfikowania kominternowców. Ale to było pod kontrolą oczywiście, za wiedzą i zgodą naszego MSW. Później w czasie wojny podjął pracę w konspiracji policyjnej, cywilnej naszego podziemia londyńskiego, ale już bez wiedzy, tak przynajmniej autor tej książki twierdzi, już bez wiedzy naszego podziemia, podjął również współpracę z Gestapo. Na odcinku antykomunistycznym, więc nie wiem, może mu powinni teraz order pośmiertny nadać za to, bo dzisiaj erzac ideologią jest antykomunizm. Każde anty jako ideologia to jest oczywiście oszustwo, bo ideologia musi być za czymś, pro, a anty to jest powiedzmy konieczność, no jak ktoś się przeciwstawia naszej wizji, naszym koncepcjom, to musimy z nim walczyć i być anty. Ale jakiekolwiek anty jest istotą ideologii, no to wiecie, no w końcu istotą ideologii hitlerowskiej był antyżydzizm, zwany dzisiaj mylnie antysemityzmem. No niech będzie antysemityzm. No właśnie. Bo semitami są Arabowie oczywiście, a Hitler nic przeciwko Arabom nie miał. To się teraz nazywa antysemityzm. No właśnie, Mietzenbacher alias Reguła był Żydem i tutaj... Proszę pana, to zależy jaką definicję Żyda pan przyjmie. Dlatego, że on już jako komunista przestał się uważać za Żyda, a uważał się za internacjonalistę, no czyli co? Taki beznarodowca, a później już jako współpracownik naszej policji z dużymi zasługami na odcinku antykomunistycznym, jakby nie było, ochrzcił się, wziął ślub katolicki, był niezwykle gorliwym katolikiem, więc to jest nasz brat w wierze. No tak, proszę, ale się pytam, co ci z Gestapo na to? Tu jest Gestapo. A z Gestapo to ja jeszcze całej tej książki nie przeczytałem, ale wydaje mi się, że oni nie byli poinformowani o tym, że on podpada pod hitlerowską, norymberską definicję Żyda. Bo pod hitlerowską definicją podpada oczywiście tą prawną norymberską. Ale zdaje się, że hitlerowcy nie wiedzieli, on występował chyba jako Jan Alfred Reguła. Polak, katolik, ślub kościelny miał, wszystko było w porządku. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o Gestapo i tego rodzaju służby, to oni byli pragmatykami i nawet sądzę, to jest już moja hipoteza, że nawet gdyby wiedzieli, kim on jest, to by im to nie przeszkadzało w korzystaniu z jego usług. To tylko nasi doktrynerzy są tak zacietrzewieni, bardziej niż gestapowcy pod tym względem, że oburzają się, że nasz obecny prezydent chce korzystać z fachowych usług generała Jaruzelskiego. Już się oburzają. No to można powiedzieć, że ideologiczne zacietrzewienie, w tym wypadku dokładnie antykomunistyczne, naszych, po niektórych, już nie będę numeratywnie wymieniał, jest większe niż funkcjonariuszy Gestapo. A być może było tak, że ci z Gestapo chcieli go wykorzystać do końca, wycisnąć jak cytrynę, a potem... Proszę pana, znam to niekoniecznie, dlatego że znam sporo przypadków tak zwanego żydowskiego Gestapo, trzynastka Ganswajcha, którzy przed likwidacją nie mieli z policją żydowską tą porządkową, która poszła w końcu też do Kremlina. Ale mówię o żydowskim Gestapo, czyli trzynastka Ganswajcha, która współpracowała z Gestapo i była integralną częścią tej siatki, a formalnie niby zajmowali się zwalczaniem spekulacją.
spekulacji, łapownictwa i tak dalej, takie jakby CBA, można powiedzieć. No i ówczesnych warunkach oczywiście. No i proszę was, ci zostali ewakuowani przed likwidacją getta, pod krywką umieszczeni po stronie aryjskiej, tak się to wtedy nazywało. Część nawet została skoszarowana i jako jednostka zwarta była użyta przez hitlerowców do walki z powstańcami. To właśnie tych Żydów AK rozstrzeliwało rzeczywiście. Tylko o tym milczą. Mówi się, że jakich Żydów rozstrzeliwano, a to trzeba powiedzieć, jakich. Tych z 13 Ganzweiha AK aresztowało i zidentyfikowało, to ich rozstrzeliwali jako agentów Gestapo, tak jak wszystkich innych agentów. Za prostację Niemcami. Oczywiście, to oczywiście, że tak. Zresztą żydowskie podziemie też wydało na to. Tak samo, no najwięcej z nich trzeba powiedzieć, no, z tych agentów Gestapo Ganzweiha. Ganzweig to był oczywiście szef tej trzynastki. To zlikwidował Żydowski Związek Wojskowy, przeszkolony przez naszą policję. I oni, o ile mnie pamięć nie myli, 70 kilku agentów Gestapo namierzyli, warunka getta to jest niebyle jakie osiągnięcie kontrwywiadowczo-policyjne, i wykonali na nich wyroki jeszcze na terenie getta. Więc widzicie, jak wysoko stała nasza policja, że potrafiła w takich warunkach tak dobrze wyszkolić tych żydowskich bojowców z Żydowskiego Związku Wojskowego, bo rząd to powstał już po tej głównej likwidacji getta, to już były, można powiedzieć, hitlerowskie, za przeproszeniem, roboty wykończeniowe tylko. Natomiast Żydowski Związek Wojskowy działał od jesieni 1939 roku. Składali przysięgę w obecności rabina, więc wiążącą w sumieniu dla wszystkich prawowiernych Żydów, i przyjmowali tylko takich Żydów, którzy byli żołnierzami polskiej armii, bo uważali, że warunka getta nie da się dobrze wyszkolić żołnierza, i to zresztą chyba mieli pewną rację. Także żołnierzy i oficerów naszej armii. I mieli powiązania z polską armią. No całkowicie działali jako filia w ogóle naszego londyńskiego podziemia wręcz. Dlatego są przemilczani, do dziś się o nich niewiele mówi. No trzeba przyznać, że dopiero nieboszczyk prezydent Kaczyński odznaczył ich dowódcę pośmiertnie oczywiście. Masowo również, a przedtem to by o tym nie było. Tylko żoł i żoł. No żoł to było po prostu lewica, to żoł żydowska organizacja. Kogo to znaczy? Dowódcę Żydowskiego Związku Wojskowego. A ja siedzę. Chyba major Abfeldbaum, wydaje mi się, ale nie jestem. No, trzeba sprawdzić. Jest do Wikipedii do sprawdzenia. Bo w Wikipedii jest całe hasło Żydowski Związek Wojskowy. Więc słuchajcie, ale wracając do Kaleckiego. Otóż Kalecki, jakie dawał instrukcje Micenmacherowi, kiedy ten był jeszcze w podziemiu KP Polski, agentem naszej policji. Otóż Kalecki kazał mu urządzać polowania na agentów defensywy, czyli naszej policji. Szerzyć psychozę agenci defy. W żargonie komunistycznym nazywano naszą policję. Zresztą mylnie, bo to było kilkanaście lat spóźnienia w rozpracowaniu naszych organów mieli komuniści. I ta nazwa defensywa polityczna była używana na początku lat 20. Później już nie było, była służba śledcza i nie było żadnej wydzielonej policji politycznej, tylko w ramach służby śledczej niektórzy funkcjonariusze specjalizowali się, no jedni na pewno w złodziejach kieszonkowych, a inni no, na przykład komunistach, tylko na tej zasadzie. Więc proszę was, Kalecki kazał Micenmacherowi szerzyć psychozę wietrzenia wszędzie agentów. Bardzo ciekawa historia i proszę to zastosować obecnie. Ci, którzy najwięcej wietrzą za agentami, za komuchami i tak dalej, są najbardziej podejrzani. No to jest pierwsze przybliżenie, zresztą zgodnie z polską przedwojenną kryminalistą. Tylko kryminalistyka Horoszowskiego właśnie tak zaleca, że każde śledztwo należy zacząć od hipotezy,
że to przestępstwo popełnił ten, kto pierwszemu doniósł. W rosyjskiej, nie tylko komunistycznej, ale i carskiej, w kryminalistyce jest odwrotnie. Ten, kto pierwszy doniósł, jest najbardziej godny zaufania. A to dzisiaj jest? Tak w Rosji? Tak, oczywiście. No to jest stała tradycja policyjna. I zostanie tam tak naprawdę, tak? To, bo ja nie wiem. Nie jestem prorokiem, ale podejrzewam, że się tego nie wyzbędą. No. Ale Rosja to Rosja, to jest ich sprawa. Ale u nas to dominuje, w naszych organach. Nasze organy są tak metodologicznie zrusyfikowane, tu żaden klucz antykomunizmu nic nie pomoże, bo carska policja takie samo miała, dokładnie takie samo podejście. Widzę sprawa choćby Azefa słynnego, którą... Ja czytałem pana książkę. No, opisałem bardzo dokładną analizą, nawet taką psychocybernetyczną. Otóż dla mnie jest pożałowania godne i przerażające, że nasze organa to stosują. Kto pierwszy przybiega z donosem, to od razu ma preferencję. Mało tego, przyjmuje się za dobrą monetę to, co on tam donosi. Instytucja świadka koronnego przecież też to jest jakiś klon tego rodzaju podejścia. Że jak się złamał i sypie, to już jest świętym prorokiem. Co on powiedział, to jest święte. A kontrwywiady różnych bandyckich, ja już nie mówię o obcych wywiadach, ale to trywialne, ale te różne kryminalne podziemne organizacje po prostu zlecają swojemu kontrwywiadowi w razie wsypy obciążać no, tych ludzi, którzy podpadli danej mafii, albo tych policjantów, którzy najbardziej się im dali we znaki. A nasze władze, no mówię na podstawie gazetowych informacji, nasze władze wierzą takim. Zresztą to zostało wręcz zinstytucjonalizowane. Ale oczywiście na podstawie zachodnich danych, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że do Rosji to też przynieśli francuscy policjanci pod koniec XIX wieku. Pan Audrey na przykład, stary mason francuski, bo znalazłem go w wykazach masonów pana Ludwika Hasa. No więc proszę was, Kalecki tutaj zrobił znakomitą rzecz, ale jest jeszcze druga książka Kołakowskiego, Piotr Kołakowski, Pretorianie Stalina, Sowieckie Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu na ziemiach polskich, 1939-1945. Bellona wydała. I tam dla mnie najciekawszy jest ta pierwsza część, która mówi o sytuacji przedwojennej. Kojarzę to z tą książką o Micermacherze. Otóż w książce o Micermacherze też jest bardzo dużo o tych czystkach w Sojuzie. Na tym tle pokazana jest właśnie sprawa Micermachera. No i proszę was, bardzo ciekawa rzecz. Jeżow. Jeżowie rukawice, jak to Ruscy nazywali. Jeżow, który przeprowadził olbrzymią czystkę w Armii Czerwonej i w służbach specjalnych bolszewickich. Proszę was, później sam został aresztowany, ale dlaczego? I tutaj wypisałem nawet fragment, bo przeczytam z tej książki. To jest Piotr Kołakowski, Pretorianie Stalina, strona 36. W latach 1937-38 po gruntownej czystce stalinowskiej nastąpiło znaczne osłabienie działalności sowieckich służb informacyjnych. Niemal doszczętnie wyniszczono centralę zarządu wywiadu Wydziału Zagranicznego GOGB w Moskwie, jak też większość zagranicznych rezydentów, przyczyniając się w ten sposób do przerwania kontaktów z sieciami agenturalnymi. W rezultacie tych działań Razwied UPR przestał w zasadzie funkcjonować. Teraz dalej. To Jeżow.
On był szefem właśnie tych wszystkich cywilnych służb, które robiły czystki i w cywilnych, i w wojskowych, i w wojsku w ogóle. Przygotowując się do rozprawy z leninowskim trzonem partii i do zaprowadzenia w ZSRR dyktatury, Stalin przede wszystkim zreorganizował organy bezpieczeństwa. Komisarzem NKWD mianowany został Henryk Jagoda. Po nim w latach 36-38 szefem Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRS został Nikołaj Jeżow. W połowie 1937 roku Jeżowowi powierzono koordynację wszystkich służb informacyjnych. Monopol wywiadowczy dawał mu możliwość stopniowego odsuwania Stalina od realnej władzy. Jednak jego zamysły okazały się zbyt czytelne dla gospodarza Kremla. 25 listopada 1938 roku na stanowisku szefa NKWD zastąpił go Łaurenti Beria. No i teraz proszę was, z kolei w tej książce Kłakowskiego tego nie ma, ale jest w książce Gadomskiego i Mincymacherze. Informacja, że Jeżow, ten co rozbił radzieckie służby i kadry dowódcze Czerwonej Armii, tam zresztą w tej książce są podane statystyki ilu wyższych oficerów zlikwidował Jeżow. Im wyższy stopień, tym większy procent, można krótko powiedzieć. Znaczy, że generałów to wszyscy? Prawie wszyscy. Prawie a to było inspirowane przez Niemców? Prawie wszyscy. No właśnie, tak? Tak sam myślałem. A tymczasem... Ty nie przyszedł właśnie z wojny. Ja mogę zapytać. Słuchajcie, otóż Jeżow podczas śledztwa przyznał się, że był agentem polskiego wywiadu. A gdzie? No, więc teraz tu jest zakawyka. Bo oczywiście można powiedzieć, że tam jak go torturowali, to się do wszystkiego przyznał. No tak, ale powstaje pytanie, dlaczego do polskiego? Mógł się przyznać niemieckiego, angielskiego, amerykańskiego, japońskiego, to wszystko było w obiegu. Akurat do polskiego się przyznał. Dlaczego? To jest pierwsza sprawa, nie są pytania. Właśnie mówię, że Jeżow się w śledztwie przyznał, że był agentem polskiego wywiadu. I teraz jest pytanie. Oczywiście najłatwiej powiedzieć, że wszystko to brednie, tam do wszystkiego się mógł przyznać. No tak. Ale ja uważam, że równie błędne jest przyznawanie za dobrą monetę wszystkiego, do czego się przyznawano wtedy w śledztwie, jak i odrzucanie wszystkiego. No nie można założyć, że te ruskie służby były w ogóle nic nie warte. One były szkolone, zwłaszcza w tym okresie, przez starych rosyjskich specjalistów z wywiadu. Widzę generał hrabia Ignatiew, który napisał wspomnienia 50 lat szeregu, wydane w 40 roku, a w Polsce on to wydał w 57 czy 8 tłumaczenie. Więc też nie można założyć, że oni nic nie wiedzieli i wszystko zmyślali. No nie ma nic trudniejszego, jak wszystko zmyślać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no dobrze, ale przecież to, co robił Jeżow, a co ja przeczytałem, to jest dokładne wykonanie instrukcji Kaweckiego dla Mincymachera. Więc ja bym nie przechodził tak do porządku dziennego, że jak go zaczęli męczyć, to się przyznał na lewo. Jest to temat do zbadania. Tak czy owak, jeżeli nawet formalnie nie był naszym agentem, to działał tak, jak gdyby był naszym agentem kapturowym. Bo wykonywał dokładnie instrukcje Kaweckiego. No, ale oczywiście można na to powiedzieć, że jeżeli był agentem niemieckim, bo trzeba przeprowadzić krytykę hipotezy od razu, własne też. Jeżeli by był agentem niemieckim, to rzecz jasna można by założyć, że właśnie dlatego się wolał przyznać na lewo, że był polskim agentem, a nie do rzeczywistej współpracy z niemieckim wywiadem. To jest pierwsze tłumaczenie, które też tu wchodzi w grę. A druga sprawa, że niemieckie służby
też takie działania dywersyjne prowadziły w Sojuzie, jak i nasze. Co więcej, w okresie między zawarciem paktu nieagresji w 1934 roku, między jeszcze za życia Piłsudskiego, Polską, a Niemcami już wtedy hitlerowskimi, między rokiem 1934 a co najmniej styczniem 1939 roku była współpraca na odcinku przeciwbolszewickim między naszymi niemieckimi służbami. Motywem było właśnie antykomunizm po prostu, czy antybolszewizm. Więc oczywiście ja mówię, że no, czy Jeżow był naszym agentem rzeczywistym i świadomym, to nie wiem. Ale nie mogę tej hipotezy tak odrzucić, dlatego że w śledztwie wtedy do dowolnych rzeczy się przyznawali. No właśnie w tych przyznawaniach też była metoda, bo jest taka zasada stara, że na przykład bandyta, który w określonym momencie kogoś zabił, bardzo chętnie się przyznaje, że w tym samym czasie zupełnie gdzie indziej coś ukradł. I sam się do tego przyzna, żeby mieć alibi. Więc tu w wojnie wywiadów też jest taka stosowana metoda, więc sprawa nie jest wcale taka prosta. No ale druga sprawa, jak do tam tortury wezmą, no to przecież nie ma mocnego na takie tortury. No to proszę pana, przecież jeżeli on się przyznał, to już go dalej nie męczyli. Na tym polega. No właśnie, jeżeli wiesz, no jak on się przyznał, to już to po co go męczyć. Zresztą, że kogoś torturuje, to się ze wszystkiego przyznał. Nie ma mocy. Nie, no. Nie zawsze dobre przygotowanie do walki informacyjnej musi przewidywać scenariusz. W tej chwili się nie torturuje, tylko się stosuje tak zwany areszt wydobywczy. Tak, wymyślany przez no, mniejsza z tym, ale stosowany. Wczoraj w prasie czytałem taki kolejny właśnie areszcie wydobywczym, gdzie się niewinny człowiek przyznał. Żeby tylko być zwiedzić. Ale to chodzi o wydobycie informacji. Tym wydobyciem. Wydobyć się z. Nie, sprawę wytoczyli mu. Sprawę. Dogadali się z prokuratorem, że jak on się przyzna, to prokurator będzie żądał takiej kary, żeby on już nie musiał dosiadywać. I ten się na lewo przyznał. Prokurator zadowolony, on zadowolony. Tylko prawda nie bardzo zadowolona, ale to już jest osobna sprawa. A tu się liczą statystyki, PR. A nie prawda. No i proszę was, trzeba powiedzieć, że właśnie w tej chwili już w bardzo poważnych sprawach się stosuje środki psychotropowe. Ja zresztą mogę powiedzieć, przerażony niskim poziomem profesjonalnym służb amerykańskich, że oni muszą stosować jakieś tortury. A co psychotropów nie potrafią stosować? Tam bez tortur się sprawy załatwia. I wtedy nie ma awantur, bo jak on dowodzi, że były psychotropy stosowane. A tu zdjęcia, coś, zeznania, no podtapiali zbrodniarze. No to jest podkładanie się głupkowate w dodatku. A wiecie, lepiej z mądrym zgubić, a głupim znaleźć. A to są nasi sojusznicy, za przeproszeniem. To co oni psychotropy nie potrafią stosować? A to zastrzyka, bo jedzenie się. Podaje bezboleśnie. Ile przyjemność? No jeszcze może. A wyśpiewak na świętej spowiedzi pobożny człowiek. Więc to proszę was, no ale to na taką okoliczność się też ludzi przygotowuje. To znaczy przygotowuje się im, co oni mają sypać w razie czego. A jak oni środków psychotropowych żyją, to już nie kontroluje swojej świadomości. Dobrze, dobrze proszę pana, ale świadomość też można oprogramować. Znaczy mówi pan, że jest taka metoda, żeby się wyszkolić tak, że jak cię torturują jakimiś metodami, co wszystko jedno, czy torturują, czy psychotropy, no nie no, im chodzi o to, żeby wydobyć. No a mi chodzi o to, że nie wydobyć. I obecnym służbom nie chodzi o prawdę, tylko o prawdę, nie chodzi o prawdę materialną, tylko o prawdę formalną. To jak pan się przyznał jeszcze, bo nasypywał ludzi, to oni są zadowoleni. To po co mają pana? Faszerować psychotropami, czy torturować, czy to się ale nie może samemu się tak przysposobić, że w razie przesłuchania może takiego siana nasypać tam, że nie dołykna? Ja bo tu nie wiem, bo tu proszę pana, mogę panu powiedzieć jako świadek,
który przeszedł przez ciężkie śledztwo prawie roczne w 60 roku, a bezpieka wtedy poza nami nikogo nie miała. Tylko no, oni się ćwiczyli i myśmy się ćwiczyli. I aresztowali nie tych, co trzeba, szukali wyższego szczebla. Z tego wyższego szczebla nawet nie przesłuchali człowieka, o którego naprawdę im chodziło, a nie wiedzieli, że to jest ten. A aresztowali dwóch ludzi, jako wyższy nasz szczebel, dwóch ludzi, którzy w ogóle nie tylko nie do naszej organizacji nie należeli, ale jeszcze byli przeciwni w ogóle tego rodzaju robocie. A no da się, sam to robił. Organy, zwłaszcza dzisiejsze, chcą mieć prawdę formalną i wykazać się. To jak się samemu nauczyć, żeby w trakcie przesłuchania nie mówić prawdy, chociaż na, no tak na proszę pana, ja teraz nie prowadzę zajęć z wypowiadania śledztw. Mogę pana zapewnić, że jak miałem, no, napisałem ta czerwona książka, to tam trochę na ten temat jest. Miałem magistrantów z CBS-u, oficerów służb kryminalnych. Jak oni opowiadali mi o metodach stosowanych przez kontrwywiadę tego kryminalnego podziemia, bo oni tym się zajmowali, nie jakimś kontrwywiadem państwowym, tylko kryminalnym. To wszystkie te metody już w tej chwili podziemie kryminalne stosuje. Mogę pan powiedzieć, i stosuje skutecznie. A nasze organa policyjne są, no powiem już tak oględnie, mało skuteczne, za mało skuteczne. O czym świadczą choćby takie sprawy jak Olewnika, to są, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Po prostu niski poziom profesjonalny naszej służby. Jak wszyscy świadkowie zginęli w celach monitorowanych 24 godziny, no to... Cuda. No tak jest. No, no są stwierdzone. Dobrze, więc proszę was. Naturalnie umarł. Także to nie jest, to nie jest absolutnie problem. Tylko w tej chwili, no właściwie ani nam, ani wam, ani mnie, nie jest potrzebne takie szkolenie, dlatego że wielką zaletą tej trzeciej RP, alias najjaśniejszej pomrocznej, jest to, że my nie mamy potrzeby prowadzenia tu nielegalnej działalności. PRL był taki system, że myśmy byli zmuszeni do prowadzenia w jakimś przynajmniej stopniu nielegalnej działalności, takie przeszkolenia się urządzali dla naszych ludzi. W tej chwili to jest niepotrzebne. Nie widzę powodu, żeby akurat tego uczyć. Tej wiedzy, którą posiadłem wtedy i teoretycznie, i praktycznie, żeby wam udzielać, chyba by ktoś chciał działać, proszę was, w przyszłości, nie, w służbach specjalnych polskich, czy policyjnych, czy jakichkolwiek innych, to oczywiście dla takich ludzi mógłbym zrobić takie przeszkolenia, ale w tym unitarnym szkoleniu, które my urządzamy, nie widzę powodów do tego. Mówiliśmy ogólnie o wojnie informacyjnej, oczywiście, ale już takich detalicznych, a diabeł jest w szczegółach oczywiście ukryty, jak to się mówi. Tośmy takiego szkolenia nie robili, jak na razie. W każdym razie w tym roku akademickim na pewno nie. No bo po co? Po co to potrzebne? To jest podana z bronią. Jak nie jest potrzebna do samoobrony, to po co się z bronią bawić? To jest broń informacyjna. No dobrze, słuchajcie, więc to jest tak. Myśmy sobie powiedzieli, mam tu zaznaczone, skończyliśmy te analizy kontrwywiadowcze. No w tej chwili podstawą analiz kontrwywiadowczych jest oczywiście cybernetyka społeczna i te analizy, które no, tu jeszcze mamy na tablicy z poprzednich zajęć. I to jest najważniejsza sprawa. Mało tego, słuchajcie. Podstawową sprawą, no już jak pan poruszył i pewnie pana to interesuje, to powiem panu o istocie rzeczy, nie o szczegółach, ale o istocie rzeczy, której żadne szczegóły nie powinny zakrywać, a w żadnym wypadku nie mogą zastąpić. Otóż, proszę was,
podstawą pracy dobrej policji, dobrego kontrwywiadu i tak samo dobrego wywiadu jest agentura personalna. Nieszczęściem naszych służb jest to, że nasze państwo zaczęło samo oficjalnie ujawniać swoją agenturę. Pod pretekstem, że to był wstrętny reżim komunistyczny, ale jest ciągłość prawna, jest ciągłość aparatu państwowego. Bolszewicy, którzy zrobili prawdziwą rewolucję, nie jakąś kantowaną taką jak masz w 89, tylko rozwalili najwyższych szefów służb specjalnych rosyjskich. A więc które przyjęli. Oczywiście. No bo dobrych narzędzi. Oczywiście, oczywiście. Nikt, żadnych lustracji nie robili publicznych. Na kim ktoś podpadł, to po cichu go tam rozwalili. Bo tak jak tych szefów. Pewnie tam jeszcze kogoś niżej też rozwalili, ale no, na tyle to zrobili dyskretnie, że nic o tym nie wiadomo. I to pewnie tam no, albo są, albo nie ma dokumentacji na Kremlu. Z takich najbrudniejszych rzeczy to się nawet nie robi. A chłopcy kołczakowcy, to jak reagowali na te zjawiska w okresie wojny domowej? Na przejęcie przez bolszewików danych służb? No oni walczyli przede wszystkim. Walczyli przeciwko bolszewikom, ale ludzie z tych służb też byli wśród nich tacy, którzy się opowiadali po stronie Brandla, Kołczaka. Aha, mówię pan o kołczakowskich służbach. Tak, tak, tak. No to oczywiście część została przewerbowana przez bolszewików. Kto nie chciał, to rozwalali od razu, nie? Tak. Po 20 latach, czy 15, a resztę przejęli. Proszę pana, że bolszewicy byli przekonywujący dla rosyjskich patriotów, to proszę przeczytać książkę hrabiego generała Ignatiewa, wysokiego funkcjonariusza rosyjskiego, jeszcze carskiego, później powiedzmy rządu tymczasowego wywiadu, bo atasze wojskowy rosyjski w Paryżu, najważniejsza placówka wywiadowcza w czasie wojny. I on tam podaje, jak wybuchła rewolucja bolszewicka, przeprowadził rachunek sumienia rosyjskiego patrioty, z którego mu wyszło, że bolszewicy lepiej rokują dla Imperium Rosyjskiego niż biali, z którymi on był przecież związany. Bolszewicy mu nie ufali, jak długo był Trocki. To w ogóle nie chcieli korzystać z jego usług, choć uratował majątek ambasady rosyjskiej w Paryżu dla władzy radzieckiej, bolszewickiej. Biali go uznali za zdrajcę oczywiście, wydali na niego wyrok śmierci. Policja francuska po starej znajomości go obroniła, bo kontrolowała na swoim terenie środowisko. No to jak Stalin przejął władzę, rozprawił się z trockistami, to się to hrabiego Ignatiewa zjawił przedstawiciel wywiadu gospodarczego radzieckiego. I wtedy jak rozwalano tych starych bolszewików, to co tutaj opisuje i Kołakowski, i Gadomski, to wtedy jeszcze następnych przyjmowano do pracy, to w randze generałów. No i mało tego, pozwolili mu przyjechać do kraju, odwiedzić swój pałac, co przecież u nas nie tylko nie wolno było byłym ziemianom przebywać na terenie dawnego majątku, ale na terenie całego powiatu, zgadza się? Tak, dokładnie tak. Tak jest. A tam on ostentacyjnie w książce zadedykowanej młodzieży komsomolskiej, jeszcze żeby było ciekawsze, opisuje z łezką w oku, jak mu pozwolili odwiedzić jego pałac, lokaj go tam ze łzami w oczach witał i to dedykuje młodzieży komsomolskiej. Jak ktoś mi mówi, że w tym czasie w Rosji był komunizm, to nie wie, co to jest komunizm w ogóle. Nie ma zielonego pojęcia. A to prawdziwy komunista, to by takiego hrabiego... No proszę pana, prawdziwy komunistów Stalin wtedy rozwalał. No właśnie, właśnie ta czystka, jak panu czytałem, zgodnie z instrukcją, no to już do dyskusji, czy naszego wiceministra Kaweckiego, czy niemieckich służb. Ale wtedy było współdziałanie, Freundschaft był. No byliśmy już w jednoczącej się Europie, można powiedzieć. Przynajmniej policyjnie się jednoczącej. A co było zgodne z kolei z intencjami japońskiego wywiadu, który zmierzał do sojuszu, kogo się da przeciwko Związkowi Radzieckiemu? Absolutnie, naturalnie. No i dlatego nas Rokossowski był oskarżony o to, że współpracował z wywiadem polskim i japońskim.
tytuł tej książki... 50 lat w szeregu. 50 lat w szeregu, no to też o czymś mówi. Ale co, to przecież arystokratyczna rodzina, jego ojciec był generał-gubernatorem Syberii carskim. Stryj to ten słynny reakcyjny minister spraw wewnętrznych z czasów Aleksandra III, który się rewolucjonistom już dawał we znaki, że bardziej nie można. Więc widzicie, jak te sprawy wyglądają od strony źródeł. Jak to wszystko powiązane jest ze sobą. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Więc proszę was, to dlatego żadne szanujące się państwo nie ujawnia swojej agentury. I mogę wam powiedzieć tyle, że jak jeszcze pracowałem na uczelni i prowadziłem seminaria magisterskie dla oficerów policji, zresztą gdy wyszedł, to jest jedyna z moich książek jeszcze dostępna w Kielcach, sprzedaży ten skrypt dla oficerów policji. Tam można, jak napiszecie do wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Za pobraniem kosztowym można. Za pobraniem, tak, to można, to tanio kosztuje. O, to jest ten skrypt. To w każdym razie oni mi mówili, panie docencie, od czasu jak Macierewicz, to jeszcze wtedy się zaczęło, zaczął te swoje ilustracje, policja, to z kryminalnej byli, ma problemy z agenturą. Podstawą jest agentura. No oczywiście też środki techniczne dzisiaj są ważne. One są o tyle lepsze niż agentura, bo oddają bez zniekształceń. Druga sprawa, są tańsze od utrzymania. No to wszystko zależy, ile się płaci agentom. To już jest sprawa. To są ceny umowne. Ale teraz każdy przy sobie śpiewa na telefon komórkowy. To są ceny umowne. W każdym razie proszę pana, żeby wiedzieć, gdzie montować te podsłuchy, to trzeba mieć właśnie agenta osobowego. I do analizy tych materiałów z podsłuchów. To trzeba mieć ludzi. Trzeba mieć ludzi, którzy prowadzą to, co się w socjologii nazywa obserwacja uczestnicząca. Nic nie zastąpi obserwacji uczestniczącej. Dlaczego ja mam tę wiedzę? Bo byłem najpierw po jednej stronie. Znaczy byłem obserwowany, a później obserwowany. A później w ORMO byłem sztabowym oficerem i organizowałem szkolenie tego. No. Ja i wiem to i od tej strony. Teraz jestem znowu obserwowany. A to już mi teraz, nawet mnie to nie interesuje. Nawet powiedziałbym, że gdybym nie był, to bym się czuł jakoś tak niedowartościowany. Ale mnie to w tej chwili akurat zupełnie nie interesuje, bo działam jawnie, legalnie i no, pewnych rzeczy, które to nawet nie uczę, jak pan się przed chwilą dowiedział. Mówię, po co? Natomiast analityka jest rzeczą podstawową i tutaj punktem wyjścia do pracy analitycznej jest wiedza, którą się zdobywa przez obserwację uczestniczącą. No choćby rozumienie pewnych słów, proszę pana. No cóż z tego, że później mnie też obserwowano, że były w tym ORMO i tak dalej, to też mnie obserwowano. Bardzo dużo na ten temat materiału zbierano, no tak. Mogli sobie podsłuchiwać wtedy, jak myśmy rozmawiali, to nigdyśmy nie używali słowa Liga Narodowo-Demokratyczna, tylko była ksywa PZPR albo partia. No to wiadomo było, że o PZPR chodzi. Nigdyśmy nie mówili kontrwywiad naszej Ligi, tylko mówiliśmy Służba Bezpieczeństwa. Znaczy kodu używaliście? Kodu, oczywiście. Proszę bardzo. To chyba jednak nie to przepraszam. Zapraszamy. W każdym razie, proszę was, jak ktoś to podsłuchał, to mówią, towarzysze rozmawiają o sprawach Służby Bezpieczeństwa, no i koniec. Mało tego, jakby takie materiały zaczęli zbierać i kartotekować, to sami mieli, zapraszamy, to sami mieli później, mogli mieć sprawę, że no co to, jakaś autoinwigilacja? No właśnie, naszy. No tak, stalinowskie metody to było zabronione. To można jakieś średnie, jak ktoś to dobrze podsłuchał, zacząć wykonywać na przykład na własną rękę
według tego, co podsłuchał. Czyli pracował, nie wiedząc, o co chodzi, dla Ligi Narodowo-Demokratycznej. A, to kapturowy nasz agent, bardzo ceniona postać. Słuchajcie, tak samo tutaj. Tutaj ja mówię otwartym tekstem, nic nie koduje. No tak, ale pewnym słowom nadaje inne znaczenie niż jest tradycyjne nauce. I dla mnie wszystkie tradycyjne uczelnie spełniają funkcję szyfrantów, bo ludziom do głowy nabijają inne znaczenie tych słów, które ja tu używam. Ja definiuję oczywiście, ale zawsze pierwsze znaczenie tam gdzieś odbije prędzej czy później. No dobrze, to teraz, żeby to od teorii przejść do praktyki, to proszę was, dzisiaj tak jak zapowiedziałem, już poświęciłem sporo czasu, bo te książki są rzeczywiście ciekawe, a warto sobie zdawać sprawę, na jak wysokim poziomie stały służby walki informacyjnej Polski Niepodległej. To były najlepsze służby na świecie i to dotyczy nie tylko drugiego oddziału sztabu generalnego, ale również Policji Państwowej, słuchajcie. No bo Kawecki to był ten pion cywilny. Przede wszystkim był idealny rozdział kompetencji. To, co teraz jest, to, co w Rosji jest, to, co w III Rzeszy było, że sobie te służby nawzajem deptały po piętach i się podrabiały. Oczywiście Baciuszka, Stalin czy Kaczyński się cieszyli, a to się nawzajem kontrolują. Ta kontrola to nie warta skórka za wyprawkę, to po prostu... Chaos prowadzony. Chaos, oczywiście. Oczywiście. I to zgubiło dwa razy Rosję i raz III Rzeszę. W Polsce tego nie było. Polskę, żeby zniszczyć, musiały uderzyć siły energetyczne i to dwóch największych mocarstw równocześnie. Ale to już na to wywiad nic nie mógł poradzić. Zamontować i kontrolować, żeby nie mogli uderzyć. No to robili co mogli. No. Takie zdziesiątkowanie kadry ruskiej to wojna by nie zrobiła, jak towarzysz Jeżow. On spełnił funkcję naszego kapturowego agenta. Już nie wypada powiedzieć chwała mu za to, bo to ale to była dobra robota. Ta ochrona się przed wojną drugą w Polsce produkowano bardzo nowoczesną broń jak na ówczesne czasy. I dziwnym trafem została ona sprzedawana na eksport, a nie wyposażona na szkołę. Właśnie. Proszę pana, otóż dość prawie że równorzędną służbą były służby niemieckie. I u nas niemieckie służby robiły dywersje. No nie na taką skalę jak w Sojuzie, bo to było niemożliwe, ale tutaj właśnie mamy ślady. I to jest właśnie ślad tego. No na przykład, słuchajcie, mamy poważniejszy ślad już czysto informacyjny. Mianowicie... Co było to Włoszy? Do Forsa, tak. Bardzo nowoczesny. Ale podobno sam Piłsudski nie doceniał realności tych broni, to tak zaniepokojone. No ale Piłsudski był specem od wojny informacyjnej. Na energetycznie się znał, mówiąc delikatnie, bardzo umiarkowanie. Już nie chcę się tu pastwić nad świętej pamięci marszałkiem. No, ale on był za to specem od wojny informacyjnej i to nie dość zimnionym. Słuchajcie, z czterema wywiadami współpracował i realizował swoją robotę, także instrumentalnie wykorzystywał wszystkie te wywiady. No może z angielskim to nie jestem do końca pewien. Tu robię zastrzeżenie. Ale to zastrzeżenie na zasadzie znaku zapytania, a nie twierdzenia. Więc od marszałka Piłsudskiego się trzeba uczyć wojny informacyjnej, broń może energetycznej. Chociaż też energetycznej, ja nie był takim zupełnym ignorantem wydaje. Ale w każdym razie to już nie ten poziom. No, był Rozwadowskiego. Był Rozwadowskiego, w decydujących pięciu dniach dowodził faktycznie Rozwadowski, to jest udokumentowane. I są, słuchajcie, ja z wątpliwościami odsyłam do Piłsudskiego. On nie był sztablerem w swoich pismach. Jest jego książka o roku 1920. I on tam nie podaje ani jednej czynności naczelnego wodza, którą by wykonywał między 12 sierpnia a 17. Więc odsyłam do niego samego, on jest tu najlepszym świadkiem.
Przepraszam, jeden jedyny wyjątek można tu wskazać, ale to nawet nie u marszałka, bo on tego nie traktował jako rozkaz. No, złożył dymisję przecież, ale generał Haller w swoich wspomnieniach podaje, że Piłsudski zadzwonił, był w łączności telefonicznej z generałem Rozwadowskim i a propos generała Hallera powiedział: Haller niech robi, co mu się podoba. To jest jedyny, można by mówić, quasi rozkaz marszałka w tych pięciu decydujących dniach. A z tymi wybrami to chodziło o japoński, austro-węgierski, okresowo niemiecki, być może brytyjski, tak? No, prawie na pewno brytyjski, tylko no, brytyjski można powiedzieć w pierwszej kolejności. Zresztą marszałek Piłsudski wcale tego nie ukrywał. I nieraz tam miał jakieś informacje, jak go pytali jego współpracownicy, skąd on to wie, to mówią Anglicy mi powiedzieli. I Ślepecki to podaje. A wywiad międzynarodowy? Wywiad międzynarodowy. Masoneria? Masoneria, proszę pana. Która? Przecież masoneria nie ma jednej centrali. Jest. Ale jeżeli mają wspólną ideologię i mają podobną strategię, proszę pana, cele są te same. Jedyną wspólną cechą ideologii masońskiej różnych odmian, tośmy wspólnie z profesorem Hasem to analizowali i doszliśmy do tego wniosku zgodnie. Niezależnie żeśmy do tego doszli, ale później żeśmy to uzgodnili, konsensus był pewny. On od strony trockistowskiej, a ja od strony, no nazwijmy to, endeckiej. Rozwijanie dogmatów, znaczy walka z dogmatami. To jest walka z dogmatyzmem. Czyli rozmywanie, zwalczanie wszelkich dogmatów. A prawa nauki już w tej chwili też są interpretowane jako dogmaty. Jako dogmaty, tak. To jest jedyne wspólne. Czyli całą matematykę mogą rozwalić. No, oczywiście, jak pan się będzie upierał, że 2 plus 2 jest 4 i się pan zakukuriczy, to jest pan dogmatykiem klasycznym. No, może pan wejść w drogę właśnie w ambasadę. No, to jak najbardziej, to wchodzi pan w drogę. No, to w dzisiejszej wersji. No ale to tutaj idea jest organizatorem, a nie jakiś tam sztab. Zaraz zresztą do tego przejdziemy, słuchajcie. Oni są zresztą na wyższym poziomie uogólnienia. Bo no właśnie kolega tutaj bardzo dobrze, że tak powiem, podpowiedział punkt wyjścia. Właśnie, żeby na to odpowiedzieć, o czym ja tu mówię, to musimy trochę, no trochę się pomęczyć nad kilku prostymi wzorami. Jaki jest dzisiaj teorii? Pojęcie entropii. Pojęcie entropii. To jest taki tytulik, proszę was. I my tu sobie tę sprawę omówimy nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo. Tak jak w teorii informacji omawialiśmy najpierw jakościowo, a teraz zresztą przejdziemy również do ilościowego podejścia do teorii informacji. Nawiasem mówiąc, przypominam, a koledzy tutaj mogą być chyba świadkami, że na Wydziale Cybernetyki na WAC-ie, tak samo wiem, że na automatyce, na Politechnice Warszawskiej, na telekomunikacji tak samo, omawia się wyłącznie ilościową teorię informacji. Zgadza się? To był krajowy no, bez podania definicji. Traktuje się informację jako pojęcie pierwotne. Od czasów Mazura to już nie powinno być traktowane jako pojęcie pierwotne. Przypominam, że w uogólnionej jakościowej teorii informacji po prostu informację definiujemy jako relację między elementami tego samego zbioru. Maksymalnie ogólne podejście i maksymalnie abstrakcyjne, ale to za chwilę. Bo teraz chcę, tośmy omawiali w zeszłym roku akademickim, a teraz chcę przejść do ilościowej teorii informacji, która kolegom jest bardzo dobrze znana, ale myśmy tu tego nie omawiali. Jeszcze a propos... Przepraszam, że zapytam o szczegóły.
Trzech was było. Nie, jeszcze kolega już jedzie, bo dzwonił do mnie, tylko z Ciechanowa wracał i dojechał po prostu. Może się na samą ostatnią chwilę. To jak to mówią Sieromacha Prynite. Czy mogę o szczegół zapytać? Proszę, proszę. W tej definicji komunikat jest traktowany już jako relacja. Jako element zbioru. Znaczy komunikatami nazywamy elementy zbiorów, w których zawarte są relacje i informacje. Oczywiście, tak, tak. Z tym, że przez to przyjęcie terminologii komunikat, my chcemy nawiązać do ilościowej teorii informacji. Teraz się to okaże, dlaczego to jest takie ważne. Więc pojęcie entropii jest kluczowe dla ilościowej teorii informacji. Proszę sobie zanotować. Jest kluczowe dla ilościowej teorii informacji. Ilościowe. Podkreślić. Ja już to zmarzę. No proszę. To jest świetna kreda, słuchajcie. To kupili magistranci tej grupy, co przez 8 lat się zbierała w Radości. Kupili to do jakieś, powiedzmy, 7 lat temu, może 6. I ona do niej służy pierwsza. Pewnie naturalna. No prawdziwa, tak, nie jakieś podróby. Robią kredę syntetyczną. Tak. Nie. Może być ze skał kredonośnych wycinana, a może być przemiał klejona, ona się łatwo łamie, więc to trzeba tak trzymać, żeby się nie złamała. Jak się łamie, to taki kawałek też dobrze służy. To jest twórca ilościowej teorii informacji. I słuchajcie, patrzcie, jak dorobek polskiej nauki jest w Polsce, nie mówię na świecie, ale w Polsce zapomniany. O Szenonie wszyscy wiedzą. Wszędzie. Na temat informacji. Tak. O Mazurze nikt nie wie, że jest twórcą jakościowej teorii informacji, dużo ładniejszej niż ilościowa, bo ilościowa to są tylko mechaniczne przekształcenia. Szanowny, że Szanon to Irlandczyków amerykańskiego pochodzenia, tak? Nie wiadomo, bo genealogii, ale oczywiście amerykański. Naukowiec tak samo o tym, że Polska miała najlepszy wywiad i kontrwywiad świata, prawie nikt nie wie. A tym, że Niemcy robili prowokacje przeciwko Ruskim, że Ruscy robili prowokacje jako wzorcowe modele prowokacji, to wszyscy wiedzą na całym świecie. No dobrze, i teraz proszę was, teoria Shannona, zapiszcie, dotyczy wyłącznie informacji identyfikujących. Zresztą trzeba powiedzieć, że Shannon w ogóle nie używał pojęcia informacji, tak na dobrą sprawę. Mówił o komunikacji. Jego tytuł oryginalny to jest teoria komunikacji, a nie informacji, ale z tego później zrobiono teorię informacji i to się tak już przyjęło. Wyłącznie informacji identyfikujących. I tutaj sobie podamy podział mazurowski. Mazur dzieli informacje na bezużyteczne i użyteczne w procesach sterowania. Ten mazur. Dzieli informacje.
Nie. Bezużyteczne. W procesach sterowania. I dwa użyteczne. Proszę was. Proszę was. Tutaj jedna uwaga jakościowa, bardzo istotna. Myśmy tę sprawę omawiali w zeszłym roku, ale w tym miejscu nie tylko ze względu na kolegów. Uważam, że trzeba to przypomnieć. Otóż jakościowa teoria informacji Mazura jest teorią nieabstrakcyjną. Jest teorią według mazurowskiej terminologii konkretną, a według mojej energomaterialną. To znaczy, on wyraźnie mówi o energomaterialnych transformacjach. Komunikaty definiuje jako stany pewnych systemów energomaterialnych czy energetycznych, powiedzmy. To jest bardzo istotne, na co się nie zwraca uwagi, ale Mazur o tym wyraźnie pisze i ja w mojej metacybernetyce cytuję to w rozdziale dotyczącym mojego uogólnienia jakościowej teorii informacji Mazura. Otóż ja uogólniłem teorię informacji Mazura w taki sposób, że przeszedłem na poziom abstrakcyjny, który może dotyczyć również energomaterialnych komunikatów czy systemów. I moja definicja informacji jest taka, że informacje są to relacje między elementami tego samego zbioru. To może być zbiór abstrakcyjny, ale być zbiór energomaterialny. Jak to zrozumieli panowie z, no nie wiem, czy to filozofowie, czy matematycy, czy informatycy Uniwersytetu Opolskiego, to możecie znaleźć w wyszukiwarce, jak wrzucicie moje imię i nazwisko, to gdzieś albo na drugiej, albo na trzeciej stronie linków, to zależy ile tam weźmy. Na to po prostu tam cybernetyka i wchodzicie od razu na te rozważania, to oni tam już to tak zrozumieli, że ja w ogóle nie rozumiem, o czym oni piszą na mój temat. Co to widzicie, że ten mój prosty język jest takim kodem, czy szyfrem, jak kto woli, że ludzie to już tak odbierają, że ja nawet tego nie rozumiem, co oni mi przypisują tam. No, ale... Znaczy po prostu stworzyli całe zbiory relacji niematerialnych. Nie, oni to jakoś tak interpretują, że ja tego nie rozumiem. No, powiem panu szczerze. No nie całkiem rozumiem może tak. Ale jedną rzecz tam napisali. Istotną, którą zrozumiałem i która świadczy o tym, że oni najważniejszą sprawę zrozumieli. Mianowicie, oni mają do mnie zastrzeżenie, że ja używam takich samych słów jak w nauce tradycyjnej i że ludzie przeszkoleni w nauce tradycyjnej moje teksty albo będą, albo ich nie będą rozumieli, albo będą rozumieli źle i będą uważali, że ja popełniam błędy. Już tego nie tłumaczę, ale to jest właśnie mój sposób kodowania tekstu. Jak ja bym, proszę was, wymyślał na wszystko inne słowa, to byłby tekst całkowicie otwarty. A tak, ja wykorzystuję te wszystkie tradycyjne uczelnie jako moich szyfrantów. W tej chwili może to są moi agenci kapturowi. W drugiej internetu może się znaleźć sytuacja, że osoby, które będą rozumiały właściwie te słowa, to znaczy zgodnie z definicjami, które pan profesor podaje, będą dyskutować na forum internetowym z osobami, które fałszywie je rozumieją. Tak. I te relacje między nimi będą
będą abstrakcyjne. Nie to będzie to materialne. Będzie to rozmowa gęś z prosięciem. Nie, nie będą materialne. Nie rzeczywiste. No będą nie a propos. A jednak głowa. Faktycznie kolega ma rację, że tu jest na tyle rzeźko, że jak się długo siedzi, to coś cieplejszego jest. Czyli to jest cała możliwość tworzenia szumu informacyjnego. Oczywiście, ja nie potrzebuję tu żadnych szybków. Widzicie, to szybki mają to do siebie, że prędzej czy później je ktoś złapie. To jest tylko kwestia czasu. A to jest takie kodowanie, że niepowołany człowiek uważa, że to rozumie wszystko. Tak, ale niektórzy... Nie będzie żadnych tutaj robił łamać się w rynku, to jest otwarty tekst. Niektóre osoby mają nawet, które rozumieją to, co pan profesor mówi, no, ja nie będę wskazywał na siebie palce, które mają taką cechę foczą. Jak mówią, że foki jak raz się czegoś nauczą, to nie są w stanie zmienić pojęcia. Ja się na tym na przykład gubię. Ja pamiętam, gdzie miałem 20 czy 30 lat temu ręcznik położony w domu i jak wstaję w nocy, budzę się na tą półkę, gdzie ten ręcznik leży, a temu leży. Jest to psychocybernetyczna prawidłowość. Myśmy to omawiali na chyba drugim roku licencjackich tu naszych rozważań. Pierwsze rejestraty są niemożliwe do zarejestrowania w skończonym czasie. Dlatego ja proszę was, tutaj pewne rzeczy powtarzam. Te właśnie kluczowe. Znaczy po to, żeby rozumieć moje teksty, jest niezbędne uczestniczenie w zajęciach. Po prostu. A ja, jak to ktoś mi mówi, dobrze, tu przyjdą agenci, on wie, jacy agenci. A tacy czy owacy, ale co mi to przeszkadza? To niech sobie się dokształcą. To jest bardzo dobrze. No, wolę niech będą gramotni niż niegramotni. Proszę was, więc tutaj jeszcze raz mówię. Ciąg jest taki. Ogólne pojęcie do tego nie dyktuję, bo to macie. I dyktowałem to w zeszłym roku. Moje pojęcie jest takie. Wychodzimy od obiekt elementarny, relacja i zbiór. Prawda? Później przechodzimy na poziom ogólny jakościowej teorii informacji. To jest poziom abstrakcyjny, który może mieć zastosowanie i bawimy do analiz konkretnych, już nie abstrakcyjnych. Ale, i tu przypominam, mam podejście realistyczne, a nie idealistyczne. To znaczy u mnie nawet abstrakcyjne pojęcia są tak tworzone, żeby mogły być użyteczne do badania zjawisk konkretnych, a nie tylko do abstrakcyjnych rozważań bez przełożenia na konkrety. Zresztą słuchajcie, no, realizm jest od czasów świętego Tomasza z Akwinu również dominującym kierunkiem w teologii katolickiej. Chociaż jest nie jedyny, bo do świętego Augustyna nawiązują też idealiści katolicy. No, ja uważam idealizm za zupełnie mało diagnostyczny, już tak powiem delikatnie, z punktu widzenia badania realnej, obiektywnej rzeczywistości. Więc mamy obiekt elementarny, relacja, zbiór. Dalej mamy na poziomie jakościowej teorii informacji ogólnej oryginał, obraz. Więc zawsze musimy sobie zdać sprawę, co traktujemy jako oryginał, czy zbiór oryginału, który chcemy badać. No na przykład, czy chcemy badać rzeczywiste sytuacje, czy poglądy na temat tych rzeczywistych sytuacji. Dla idealisty istotne będą poglądy na ten temat. Dla realisty będą istotne te sytuacje, a poglądy to tylko jest pomocnicza sprawa. Czy tam jakieś autorytety mają takie czy inne poglądy, to jest sprawa niedecydująca. Później całą teorię dowodów żeśmy przerabiali właśnie, a dowody to nic innego jak porównywanie informacji zawartych w zbiorach oryginałów
i obrazów. Albo to jest podejście abstrakcyjne. Później mamy, no, ja wykazałem, że logika nie jest potrzebna. Właściwie tutaj osobno, ona jest implicite zawarta w tej mojej aksjomatycznej teorii poznania i ogólnej jakościowej teorii informacji. I chociaż, jak ktoś będzie czytał moją książkę, to tam logika jest wyszczególniona jak najbardziej. Ale ona aksjomatycznie nie jest potrzebna. To wam zresztą wykazywałem. No ale czy wobec tego to usunąć? A w życiu nie, właśnie to jest też element kodu. I mamy już dowody rzeczowe, publikowane, jak logik zawodowy wyleciał w powietrze na tej linii informacji. No wyleciał w powietrze najskuteczniej, bo uznał, że to są po prostu bzdury u mnie. No to już dalej nie będzie badał. To jest najskuteczniejsze. Więc proszę was, zresztą takie zalecenie, jak się jest w bardzo niebezpiecznym towarzystwie, najlepiej udawać głupiego. To jest bardzo dobra metoda. Czasem nawet można wariata udawać, to już wybitnie niebezpieczne w towarzystwie. Ale to tak na marginesie. W każdym razie... Co to jest niebezpieczne towarzystwo? Słucham? Co to jest niebezpieczne towarzystwo? No zależy jakie dla kogo. Nie ma generalnego. Jeżeli ktoś uważa... Jak ktoś idzie wśród wariatów, to ciężko mu tam udawać wariata, bo będzie tak jak oni. No to tam musi udawać normalnego, taką znam za wariata. W każdym razie, proszę was, sprawa wygląda tak, że jak przechodzimy z tych poziomów abstrakcyjnych na poziom energomaterialny, to już przechodzimy do fizyki cybernetyki, a ich koniunkcja to jest metacybernetyka. No i tutaj Mazur swoją jakościową teorię informacji stworzył na tym poziomie. To u niego są realne energomaterialne czy energetyczne transformacje. U mnie natomiast jest to bardziej ogólny poziom. No dobrze, i teraz Mazur dlatego podzielił informacje na użyteczne w procesach sterowania, a to już jest ten poziom nieabstrakcyjny, i nieużyteczne. Oczywiście te nieużyteczne to są śmieci informacyjne, z tego nie będziemy patroszyć. Te śmieci informacyjne to po prostu jest to, czym się udusiły służby informacyjne Rosji Białej, Rosji Czerwonej, PRL-u i obecne służby się tym duszą właśnie. Też zbierają śmieci. I będę wnioskować, że wreszcie się tym uduszą z natłoku tych bezużytecznych informacji. Prędzej czy później, tak. Tak, oczywiście. Jak się zjada śmieci, no to trudno się... No, ile można... Samemu się produkuje jeszcze. A jeszcze się produkuje, oczywiście. To jest perpetuum mobile. Śmieciowe. A najgorzej jest, jak ktoś produkuje tego typu informacje, jeszcze mu to z trudem wychodzi. Słuchajcie, więc teraz... nasze służby się zajmują przede wszystkim udzielaniem i odbieraniem różnych certyfikatów tam dostępu do tak zwanych tajnych informacji, a produkowaniem tajnych informacji się zajmują wszyscy, nie tylko te służby. A te służby tylko tak nauka nasza się głównie zajmuje nadawaniem uprawnień do nadawania stopni i tytułów i odbieraniem tego. Można też odebrać uczelni. CKK się tym zajmuje. No i nadawaniem tych wszystkich stopni i tytułów. Analogiczne, można powiedzieć, naukowe działania są prowadzone przez nasze służby. One są głęboko naukowe, w tym rozumieniu oczywiście bizantyjskim. Więc z tymi bezużytecznymi się nie będę tu zajmował. Natomiast jeśli chodzi o informacje użyteczne, o tu, to sobie oddzielimy grubą kreską na chwałę byłego premiera Mazowieckiego. I proszę was,
za Mazurem. Dzielimy na... A, żyje. Widziałem to w mediach. Są informacje opisujące. I B, identyfikujące. Opisujące i identyfikujące. Więc kluczowe dla dla informacji identyfikujących, o tym się zajmiemy. Są informacje identyfikujące. Można by powiedzieć krótko tak, że informacje użyteczne sterowniczo albo są identyfikujące, albo nie są. I te wszystkie, które niczego nam nie identyfikują, nazywam informacjami opisującymi. Mazur podaje bardziej skomplikowaną definicję, ale tam tu wystarczy. Zresztą informacjami opisującymi nie będziemy się tu zajmować, choć one mogą być użyteczne sterowniczo, tylko najbardziej będą nas interesować informacje identyfikujące, bo z tym jest w naszym aparacie władzy najgorzej. I to dotyczy policji i wszelkich tam różnych innych służb informacyjnych, prokuratury, sądów i administracji. O, czytałem wczoraj w gazecie, że na podstawie wyroku sądu komornik wyrzucił z mieszkania i zlicytował mieszkanie nie tego, który właśnie zaciągnął dług. Tak. Czyli słuchajcie, już pod strzechy ta słaba moc identyfikacyjna, prawda, słynęła. Policjanci, słynna była sprawa, zastrzelili z kryminalnej, zastrzelili nie tego, co trzeba. Czatowali na jakiegoś kryminalistę, a zastrzelili. Wpadli do domu, do kogoś nie tego. Nie, czatowali w samochodzie. Tam ktoś jechał, a byli w nieoznakowanym samochodzie, więc. I już strzelali. Nie musieli się zatrzymywać. Tak, to słabna sprawa. Słabna sprawa. Jest. Jednego zastrzelili, niewinnego człowieka, drugiego okaleczyli. Jeszcze się policja wykręca. Prosi, wypaść. To jest chmielny. Proszę. Informacje użyteczne sterowniczne mogą być. Słucham? Informacje użyteczne sterowniczne mogą być identyfikujące, tak? I opisujące. Ja jeszcze, ponieważ kolega przyszedł, to ja to jeszcze raz powtórzę. Ja nie jestem pedantem. Sam się nieraz spóźniam, a to i tak samo jestem jak najbardziej. Mile widzę, lepiej późno niż wcale. Wskazał Jevrej, kładąc głowę na szynach po przejechaniu pociągu. Więc to zawsze tak. To właściwie powinno się całe po rosyjsku powiedzieć, ale już tylko powiedziałem fragment. Więc według Mazura informacje dzielimy na bezużyteczne w procesach sterowania i użyteczne w procesach sterowania, a te użyteczne dzielimy na opisujące i identyfikujące. Wszystkie, które nie są identyfikujące, nazywamy opisujące. One też mogą być oczywiście użyteczne. Ale mnie i niestety chorobą naszego całego aparatu państwowego jest słaba zdolność identyfikacyjna. Zamykają nie tych, co trzeba, policja zastrzeliła nie tych, co trzeba, no w ogóle niecelne strzelanie. W ogóle rząd zamieci, co trzeba. Słucham? Co? Rząd zamieci, co trzeba. No właśnie. Zależy na kogo steruje. No właśnie. Nie, no mówimy o państwie i sterowaniu. Jesteśmy państwowymi. Zastrzelili jednego, co trzeba, a drugiego młodego człowieka zrobili dwa inną. Tak jest. Więc proszę, a teraz ostatnio komornik licytował znowu też nie tego, co zaciągnął dług. A ten, co zaciągnął dług, oczywiście
Śmieję się z tego. Dlatego my się teraz zajmiemy informacjami identyfikującymi. Których dotyczy wzór Szerona, ale kluczowe znaczenie ma tutaj pojęcie entropii. Ale kluczem do pojęcia entropii jest pojęcie logarytmu. Ja przypomnę, bo to jest znane ze szkoły średniej. No i szkolna definicja logarytmu. No taka nieuczona jeszcze, ale to jest, ojej, to jest więcej jak pół wieku. Wcześniej temu. Temu, tak, tak. Słuchajcie, więc jest tak, nie uczono tak, że logarytm to jest liczba, do której podniesiona zasada, teraz się mówi podstawa, tak? Podstawa, tak. Nie jeszcze uczono zasada, to chyba prawie że synonimy. Daje nam liczbę logarytmowaną, zgadza się? No ale to tą wzorę trzeba zapisać, więc logarytm, entropia. I tutaj będzie logarytm. Otóż logarytm. Przy, no jak to chce, podstawie, jak to chce, zasadzie. A z B. Oznaczymy to sobie x. To oznacza, że to A, podstawa, zasada podniesiona do potęgi X, daje nam liczbę B. No już tam powiedzmy na poziomie ponadszkolnym to się zaczyna od tego wzoru. Definicji mówi się, że jeżeli A do potęgi X równa się B, to wtedy mówimy, że X jest logarytmem z liczby B przy podstawie czy zasadzie, jak kto woli. Widzicie, jestem dialogowy, prawie jak owsiak. Mów ta, co chce to. Może być tak, może być tak. A owsiak teraz będzie znowu nagłaśniany. No i teraz słuchajcie, no to jest tylko przypomnienie. I teraz podyktuję. Dlaczego? Słucham? Dlaczego ma być teraz znowu nagłaśniany? No będzie znowu, no bo jest. Ja wiem, ale myślałem, że to pani jakoś, będzie grała. Że ma pan jakąś teorię, że jest potrzeba taka. Nie potrzeba. To już inny temat. Słuchajcie, szukajmy się teraz. Wróćmy do logarytmu. Potrzeba by było wyliczyć, czy ile kosztuje ten nagłaśnianie, ta reklama orkiestry Owsiaka i czy to nie są przypadkiem większe sumy niż te, co on zbierze. Ale to potrzeba by to zbadać, bo ja nie wiem. I pytanie, ile tej kasy zebranej idzie rzeczywiście na sprzęt urologiczny? A to jest dalszy temat. To jest dalszy temat. I ten drugi temat jest złośliwy, a mój nie jest złośliwy. To jest normalny rachunek gospodarczy. Teraz dyktuję. Jeżeli mamy zbiór zdarzeń losowych E1, E1, E2 i tak dalej, aż do E1, aż do E1, którym odpowiadają odpowiednio prawdopodobieństwa. P od E1, czyli prawdopodobieństwo E1. Prawdopodobieństwo E2. I tak dalej, aż do prawdopodobieństwa EN. No też my już omawiali swego czasu, już wiemy, co to jest. Wówczas miary nieokreśloności, to proszę sobie podkreślić. Miary nieokreśloności.
miary nieokreśloności. To są wówczas miary nieokreśloności? Wówczas miary nieokreśloności poszczególnych zdarzeń losowych poszczególnych zdarzeń losowych wynosić będą odpowiednio. H duże od E1, czyli nieokreśloność tego zdarzenia losowego E1, będzie równe minus P od E1 razy logarytm przy podstawie czy zasadzie 2 P od E1. Będziemy tutaj stosowali tylko podstawę, alias zasadę 2, dlatego że będziemy chcieli podawać później ilość informacji w bitach. H od E2 to będzie minus P od E2 logarytm przy zasadzie 2 P od E2. Mam tylko to. No i tak dalej. I jeszcze H od EN równe minus P od EN razy logarytm przy zasadzie 2 P od EN. Tę miarę nazywamy entropią. Tutaj jesteśmy całkowicie zgodni ze wzorem Shannona, z fizyką, bo w fizyce też występuje pojęcie entropii. Tylko tyle, że wiemy na podstawie siatki pojęciowej, którą przedtem podałem, że to dotyczy wyłącznie informacji identyfikujących. A są jeszcze inne informacje opisujące, no i informacje nieużyteczne sterowniczo. Więc tę miarę nazywamy entropią. Przy czym w informatyce, alias cybernetyce technicznej, ja to tak przez kurtuazję nazywam cybernetyką techniczną, to tam się też inne zasady, alias podstawy stosuje, nie tylko dwa, prawda? 10 na przykład. Ja już nie pamiętam, to dawno temu było, ale więcej chyba tych zasad jest. Tak, prawda. My stosujemy dwa. I teraz proszę sobie zanotować dalej, bo to są definicje, więc ja je dyktuję. Miarę nieokreśloności całego zbioru powyższych zdarzeń losowych. Miarę nieokreśloności całego zbioru powyższych zdarzeń losowych nazywamy entropią tego zbioru,
kopią tego zbioru i oznaczamy literę A. Albo tutaj. H. Duże. H duże, tak? Tak. No tutaj byśmy mieli H. Jeden H, dwa H, trzy A. H bez żadnych tam w nawiasie dodatków, to jest po prostu entropia całego zbioru tych zdarzeń. Przy czym oczywiście H jest równe sumie H od E1 plus H, to jest wzór definicyjny oczywiście, H od E2 plus i tak dalej. Wszystkie te H dodajemy, H od EN. To jest wzór definicji. Właściwie można by tu napisać, że to jest definicja. To jest definicja. Wzór definicyjny. No i oczywiście możemy to sobie zapisywać. Znak sumy, żeby tego takiego długiego nie wypisywać, no jak jest dużo tych różnych, na przykład kilkadziesiąt elementów, no to nie będziemy przecież wszystkiego wypisywali. No to się pisze, że to jest H, suma H od E indeksem I, przy czym ten indeks I przebiega od 1 do N. To jest uproszczony zapis. Ale jeszcze to można zapisać, nawiązując do tego wzoru. Więc to będzie tak. O, jeszcze tu raz wpiszę. To jest trudne, tak. Proszę Was, no ja już to będę tak pisał w skrócie. P od E I. Razy. A to. Co tam jest na dole pod tym znakiem R? I równa 1. Małe R czy duże? I równa się 1. Tu jest ten sam indeks, co tu. To po prostu ten indeks I to jest zmienny indeks. Od 1 przebiega, tu jest 1. I jakich ma? To N. Ostatni piszemy to. Ale dobra. Niektórzy też piszą od I równego 1. Do I równego N. Można też tak pisać, ale raczej no, można napisać tu. I jakim to jest. O tak można napisać. Do I równego N. Więc tutaj oczywiście te H, każde z tych H jest wyrażone tym wzorem tutaj. To będzie przy zasadzie 2 z P. Od E I to będzie suma taka sama jak tutaj. Suma od I równego 1 do E. Czyli do I równego N. Można tak pisać, można tak. Po prostu zamiast tych poszczególnych K I stawiamy wyrażenia z tego wzoru. I tu oczywiście, ponieważ tu jest znak minus, to będzie przed sumą znak minus. I to jest to wyrażenie, które się najczęściej stosuje. Proponuję, żeby sobie koledzy, którzy są humanistami z zawodu, rozpisali to dla różnych wariantów i równe 3, i równe 5 i tak dalej w tych różnych tutaj wyrażeniach. No ponieważ no, pamiętamy, że prawdopodobieństwo to z definicji jest prawdopodobieństwo normalnego zdarzenia jest mniejsze równe 1 i większe równe 0,
No to co z tego wynika dla H? Jakie będzie H? No to już trzeba trochę o logarytmach pamiętać. Prawdopodobieństwo to jest ułamek. Prawda? A logarytm ułamka jest liczbą? No, ujemną. A ponieważ tu jest znak minus przed tym, wobec tego H, czyli jedna linia H jest większe, równe 0. To z tego wynika. No w skrajnym przypadku nie może być równe 0. I teraz podyktuję bardzo ważne sprawy. Omawiałem zaraz. Ale najpierw będę dyktował, żeby już każdy potem uważał, jak będzie mówił. Więc można udowodnić. Można udowodnić, że przy równych prawdopodobieństwach poszczególnych zdarzeń, to znaczy, gdy P od E1 równa się od E2 równa się i tak dalej, P od EN. Zauważcie, że to N to jest konkretny indeks, jeden, najwyższy indeks w tym zbiorze, a I to jest zmienne i to się zmienia i jest różne, i jest różne 1 albo 2 albo tak dalej, a ostatni wartość najwyższa to może mieć nie 0. Przecież to oczywiście te liczby są identyfikatorami, a nie liczbami jako takimi. Myśmy kiedyś pokazywali, że można to oznaczać niekoniecznie liczbami. Można oznaczać literami, albo kolorami, używałem albo kolorowej kredy, albo innymi znakami, na przykład chińskimi. No Chińczycy mają na każde słowo inny znak. Albo i zapachami. Zapachami, tak, to dla pieska. Później będzie na balkonie piesiu stał, podniesiony. Szaną nogę miał. I podlewa złociste. No to dla piesia będzie zapachami. To jest, ta liczba jest tutaj identyfikatorem, a nie liczbą w sensie oznaczenia wielkości. No i proszę Was, piszę, można udowodnić, że przy równych prawdopodobieństwach poszczególnych zdarzeń, czyli tam te POD1 równe POD2 i tak dalej, te równe PODN, entropia danego zbioru osiąga wartość maksymalną. O, to jest maks. O, to jest maksymalna wartość. Osiąga wartość maksymalną, max H. Natomiast w miarę różnicowania się prawdopodobieństw natomiast przy różnicowaniu się prawdopodobieństw poszczególnych zdarzeń entropia maleje. Osiągając minimum gdy jedno ze zdarzeń o numerze K małe
gdy jedno ze zdarzeń te odkamałe przy czym K to jest dowolny indeks tego zbioru od 1 do N. Ale konkretnie, nie cały zbiór, tak jak I, tylko jeden konkretny. P od EK równa się 1. Czyli to zapisał do 0. Słucham? Czyli to zapisał do 0. No tak, właśnie, tak jest. Równa się 1, pozostałe, czyli jest pewne, może napiszmy, czyli jest pewne. Prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego jest równe 1. Pozostałe mają wówczas rachunku prawdopodobieństwa. Znaczy my tu oczywiście tych dowodów nie podajemy, ale można je znaleźć w podręcznikach i po prostu jak ktoś chce, to może sobie to sprawdzić. To nie jest żaden aksjomat przyjęty na miarę, tylko to można dowodzić. I zaraz z nowej linijki proszę zanotować. Termin entropii. Zresztą tutaj, proszę Państwa, widzimy, dlaczego ja filmowałem w tych naszych rozważaniach dotyczących analiz kontrwywiadowczych właśnie równe prawdopodobieństwa w przypadku. Właśnie, żeby zmaksymalizować entropię. A dlaczego chciałem zmaksymalizować entropię? Bo zakładam, zgodnie z zasadami polskiej łaciński, w ogóle kryminalistyki i w ogóle procedury sądowej, że wszystkie niejasności tłumaczymy na korzyść podejrzanego. U ruskich nie. Wszystkie niejasności się tłumaczy na niekorzyść podejrzanego, bo tam jest zasada, że lepiej 10 niewinnych zamknąć czy rozstrzelać, niż jeden dywersant czy prestupnik ma chodzić sobie luzem i psoczyć. U nas jest odwrotna zasada, to jest kwestia cywilizacji, że lepiej jest, żeby 10 przestępców chodziło wolno, niż żeby jednego niewinnego ukarać. To jest cywilizacyjne rozróżnienie i dlatego... Z strony moralnej to jest chyba lepsze. Ale to naszej moralności. Moralność turańska jest inna. Nie ma jednej moralności dla całego świata. Znaczy każdy uważa, że jego jest dla całego świata i my też tak uważamy, ale musimy wiedzieć, że nie wszyscy tak uważają. No przecież ten pracę konecznego to znam. No, oczywiście. Więc to konieczny dokonał odkrycia, że właściwie tylko to empirycznego odkrycia, tylko cztery normy są wspólne dla całej ludzkości. Nawet nie cały dekalog, tylko cztery normy. To jest ciekawa historia. Zresztą jakby było inaczej, to by Bóg nie musiał objawiać dekalogu Mojżeszowi, tylko by to wynikało z natury rzeczy. Jakie są te cztery normy? Cztery cywilizacje. Nie, cztery normy wspólne dla wszystkich zrzeszeń, czyli dla wszystkich. Potępienie kradzieżstwa, zdrady własnego klanu. Bywa. Tak, potępienie kradzieży, z tym, że to też czasami zawężają to tylko do kradzieży wewnątrz własnej populacji i poszanowanie rodziców i starszych. Tylko te cztery normy odkrył Koneczny. Wszędzie. Nie ma takiej społeczności, żeby tych czterech norm nie było. A
cała reszta już nie jest wcale taka oczywista, na przykład. Oczywiście starszy tylko według swojej własnej grupy. No nie, tu chodzi o starszych. To ma rację, to może być interpretowane w sensie pozycji w stadzie. Jak to w tulajszczyźnie, oczywiście. No właśnie, czynni stan. Więc okazuje się, to jest też bardzo istotna sprawa, że nawet te normy mogą być różnie interpretowane. Bo sama norma to jeszcze jest mało. Ważniejsza jest interpretacja. Tak jak co, no powiedzmy co, nasze normy są wyłożone w Piśmie Świętym. No dobrze, ale jak rozumieć Pismo Święte, to jest wyłożone w tradycji. Nasza tradycja jest interpretacją Pisma Świętego w każdym tekście. Tekst to jest też tekst. Najważniejsza jest interpretacja tekstu. A też zawsze podkreślam, że w różnych takich tekstach, które mają znaczenie sterownicze, to trzeba zawsze sobie zadawać pytanie, czego w tym tekście brakuje i najczęściej to jest najważniejsze, czego tam brakuje. A jeszcze taka mi się rozwinęła rzecz a propos tulańszczyzny, że Czyngis Han karał śmiercią zdrajców i nawet takich, którzy zdradzili jego wroga na jego rzecz, licząc na nagrodę z jego strony. Obligatoryjnie tak postępował. Jak to się zdrajcą, to nie zdrajcą co życie. No to zgodnie z tobą. Bardzo, bardzo ciekawy przykład. I od razu ma aktualne odniesienia. Otóż niedawno, za 3 dni temu, przeczytałem w gazecie, jak jest interpretowana tak zwana ustawa dezubekizacyjna. O, to jest piękny przypadek. W jakim stopniu my jesteśmy już sturanizowani, to mówię o tych antykomunistach, antyrosyjsko nastawionych i tak dalej, lanca do boju, szabla, dłoń, komunistę, goń. A w jakim stopniu jeszcze jesteśmy łacińscy? Otóż w tej ustawie dezubekizacyjnej był taki paragraf, to się, jak się dowiedziałem z tego artykułu Rzeczpospolitej zresztą, że to się nazywało Lex Chodysz, bo był taki kapitan Służby Bezpieczeństwa, który pracował na rzecz Solidarności, no, można powiedzieć, podstawą kontrwywiadu Solidarności, został wtedy wykryty, ukarany i z myślą o nim zrobiono taki lex chodysz, to znaczy tam w tej ustawie dezubekizacyjnej zaznaczone, że jeżeli ktoś z tych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa pracował dla podziemia niepodległościowego, to w takim razie zachowuje lega pod tą ustawę, która tam zabiera część poborów. Ja tylko od razu powiedziałem, bo ile pamiętacie, istotne kto i jak będzie to interpretował ten lex chodysz. To jest podstawowa sprawa. Bo kto był w aparacie bezpieczeństwa, to jest sprawa no, oczywista, dlatego że oni pobierają powiedzmy emerytury na tej podstawie i akurat ich kartoteki są w całości, powinny przynajmniej być w Instytucie Pamięci Narodowej, czego chłopcy od Kiszczaka nie niszczyli, no bo by się pozbawiali prawa do emerytury, to wariaci jacy niszczyli. No i wobec tego tylko mówię, ciekawe jak to będzie interpretowane. To, o ile pamiętacie, wspomniałem wam, że nawet zadzwoniłem do 2 oficerów SB, którzy dla naszego ligowego kontrwywiadu pracowali, że mówię, jeżeli chcecie, to ja mogę poświadczyć. A oni mi od razu z punktu powiedzieli, proszę pana, bardzo dziękujemy, ale nie będziemy z tego korzystać. Po pierwsze dlatego, że nie pan będzie decydował o tym, kto pracował dla pańskiego kontrwywiadu, tylko Instytut Pamięci Narodowej. A druga sprawa, jeszcze byśmy się narazili być może na jakieś nieprzyjemności. To mówię, nie miła księdzu ofiara, chodźcie do domu. Ja zresztą rozumiałem ich bardzo dobrze. No nie, w środowisku by ich spotkał ostracyzm, że oni pracowali dla kogo innego. No dobrze, to ja ich bardzo dobrze zrozumiałem.
i oczywiście nazwiska zaraz potem zapomniałem. Jakby ktoś chciał mnie ode mnie wydobyć, to bym mógł wydobyć nie te akurat. To tam na marginesie jest, już od razu daje odpowiedź. Odpowiedź na ewentualne pytanie, które mogłyby paść na ten temat. Natomiast okazało się, że oni wiedzieli, co mówią. No, co się okazuje? Że Wałęsa zaproponował 5 oficerom OSB, którzy według niego był szefem Solidarności przecież, uznanym urzędowo światowo, że tak powiem. Chciał im wystawić te świadectwa właśnie Lex Chodysz. Okazało się, że to nic nie jest warte. O tym decyduje IPN i ewentualnie ten organ, co wypłaca emeryturę. A jak się okazało, Chodysz... I ZUS, tak, decyduje. No tak, tak. Ten ZUS MSW. To MSW ma swój tam taki odpowiedni organ. I okazało się, że oni absolutnie nie biorą tego pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że w rozumieniu tych interpretatorów to dotyczy tylko tych, co byli represjonowani za to, że pracowali dla podziemia. Czyli kochani, okazuje się, że ktoś w tym kontrwywiadzie podziemia źle pracował i wpadł, to go się nagradza. Za tak pracował dobrze i nie wpadł i nie ma tam śladów nawet. No to się okaże za to. No to w jakim państwie my żyjemy? I co to za prawda? A to w Rzeczpospolitej, nie w jakiejś paleoeneckiej gazetce, czy tam jakiejś antykomunistycznej, co to teraz od tych się roi. Kiedyś to im w ogóle nie czyli było. Czyli to dotyczy, ten wyjątek dotyczy to generalnie agentury w ramach Solidarności, tak? Jak dobrze zrozumiałem? Nie! Agentury Solidarności w organach bezpieczeństwa. Solidarności w organach bezpieczeństwa. Tak jest. Czy nie można tego przepisu stosować także w drugą stronę? No, nie wiem. To niech pan pyta interpretatora. Nie, to jest pytanie zasadnicze. Interpretować można. To jest pytanie zasadnicze, dlatego że znam, powiedzmy, możemy się domyśleć, tą sugestię bardzo wielu było osób, które załóżmy działały w Solidarności, ale są wyraźne podejrzenia, że oni pracowali dla służb, prawda, państwowych. Ale nie, to ich w ogóle ta ustawa dezubekizacyjna nie dotyczy, dlatego że ona dotyczy funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Że nie byli funkcjonariuszami, tak? Nie byli funkcjonariuszami, tak. No znaczy nie wiadomo, czy nie byli, jak pracowali. No jak byli i biorąc te racje emeryturę, to ich dotyczy. Więc o to chodzi, że oni mogli być po prostu. A nie, no jak byli funkcjonariuszami. Solidarności. Dobrze, ale Wałęsa tam za niektórych chciał poświadczyć, że oni za jego wiedzą i zgodą jako tego światowo uznanego noblisty i to w okresie, kiedy już nawet ten Zyzak i ten Gontarczyk i Mickiewicz, nie, oni tylko tam za 70 lata go podejrzewają, w 80 nawet oni go nie podejrzewano o żadne wojowanie, więc tu to dotyczy okresu, gdzie Wałęsa jest znaczy, poza podejrzeniem, poza dyskusją. To, że Wałęsa, że jakaś tam pojedyncza jednostka ma zaświadczać o tym, że on pracował, no to też jest no dobrze, znaczne, bo to nie jest żaden... No dobrze, szef. No ale nawet najwyższy szef, to najwyższy szef też może być zdrajcą, prawda? Może, ale nie twierdzę w cywilizacji łacińskiej. Wszystkie niejasności się interpretuje na korzyść. Rozumiem, ale to, że on jest szefem, no nie jest żadną przesłanką. Dobrze, dobra. Przecież w każdej organizacji szef albo osoba upoważniona wystawia zaświadczenia. No nie cała organizacja. No to, że ktoś był członkiem partii, to nie musi się zebrać cały walny zjazd, żeby zaświadczać, tylko upoważnione organy. No to jest normalna sprawa. I na ogół jedna osoba podpisuje takie rzeczy. No najlepiej, jeśli to jest główny szef, a jak nie, to szef personalny czy jakiś inny, no ale jak już
ten najważniejszy, to jest to, najważniejszy. To troszkę tak jak powiedzmy naszym, nie wiem, więźniom obozów koncentracyjnych, czy tam powiedzmy kombatantom podpisywali, że byli kombatantami Niemcy, prawda? Bo u nich tam załóżmy pracowali. No tak, no ale najwyższą rangę miał, jakby podpisał komendant tego obozu. No mógł jakiś niższy funkcjonariusz, no tak, ale komendant to jakby podpisał. To jest totalna analogia. To jest tak, jakby ci, którzy byli w obozie koncentracyjnym i w jakimś baraku był szef tego baraku, ten szef baraku powiedział, że powiedzmy ten Niemiec pracował dla nas, czy coś takiego. Nie, no więc no, z Solidarności z podziemia. OSM w podziemiu, więc wystawia ten zezwolenie. Czy mnie chodzi o to, że Bruch nie powinien decydować o naszych prawach, przywilejach, czy... Wałęsa nie jest Bogiem. Nie no, Wałęsa nie jest Bogiem. Wałęsa jest najwyższym autorytetem Najjaśniejszej Pomrocznej. No. Nasza Najjaśniejsza Pomroczna pochodzi od Pomroczności Jasnej, jego syna, no, Wałęsowicza Dostojnego. Przecież to już przez uszanowanie. No. Cóż, jakiś może być wyższy autorytet dla nich? Więc proszę was, no tak czy owak, tylko ci, co wpadli, czyli ci, co źle pracowali, dostają nagrody. To jest pomieszanie z poplątaniem. A ilu ich dożyło tych, co wpadli? Czy za takie wpadnięcie dostyka się kogoś tam? No niewielu tam, naliczono w sumie 5. Ale co najciekawsze, że Chodysz, dla którego specjalnie to zrobiono, to w ogóle to nie pobiera tej. Jeszcze jest służbie. W każdym razie w tym artykule wyczytałem, że akurat Chodysz nie skorzystał z tego. No właśnie. Nie, ale słuchajcie, widzicie jeszcze raz, jaka to jest niska zdolność identyfikacyjna faktów i ludzi z aparatu. Bo to jest typowy przypadek. Oni nawet nie potrafią zdefiniować i zidentyfikować ludzi, o których pan chodzi na Mikę, bo to słyszałem, że on w RSS-u rozmawiał w tamtych czasach. Ciekawy jestem, co za człowiek w ogóle on jest. Ciekawy człowiek, tak, to powiem. Dodam, że jest to, on, ja to nazywam paleocybernetyk. To znaczy, to jest cybernetyk z epoki przedmazurowskiej. No tak, bo wszędzie na jego biografiach i innych też on się cybernetyką zajmuje. Tak jest, ale to jest paleocybernetyk. Z epoki przedmazurowskiej, to znaczy już nie mówię o moich pracach, ale nawet Mazura prac nie wykorzystuje. Czyli jest cybernetykiem bardzo starej daty, o tak nazywam. Premazurowski cybernetyk, ale jest. Należał nawet do Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, pamiętam. Jego referaty, znam dorobek, bo publikowanego dorobku ja jego nie znam, to nie znaczy, że nie ma. Natomiast znam jego referaty w Polskim Towarzystwie Cybernetycznym. Na tej podstawie mówię, że jest to paleocybernetyk. Tak czasem jak są paleocybernetycy. Czasem Gierka Korwin-Mikke był mistrzem Polski w gryzu sportowym. A tak. Nie wiem, czy ten film Wielki Żółw, to nie przypadkiem był wzorowany na Korwinie? Ja nie wiem. Wielki Żółw. Panie śledczy, jaki Korwin, jakie 5 zł, jaka ciotka Dzielińska, ja nic nie wiem. A i twierdzi, że jest deistą, jak się go pyta o religię, co sugeruje, że on ma jakieś powiązania właśnie z masonerią. Proszę pana, ja nie wiem, bo ja go nie pytałem o to. Był taki wywiad kiedyś. I tego wywiadu akurat nie znam. Legitymację ma. To znaczy, ja byłem świadkiem. Ale ja nie znają, moja chata z kraju. Ja byłem świadkiem, jak jego, nie wiem, czy to jak to nazwać szwagiem, no każdy chyba tej jego córki tam mąż, czy no, ja nie wiem, jakoś tak tam zapytany o to, czy Korwin-Mikke jest wolnościcielem, tak się zastanowił, powiedział, no w zasadzie tak. No to może wstydzić. Znaczy nie wiem, czy właściwą osobę tu umiejscowałem na tych koligacjach. No, to było to znaczy, że wolno myśli. Tak. Mi się wydawało, że raczej szybko myśli. Ja myślałem, że on szybko myśli, właśnie. Może on w tym sensie, że... Może w tym sensie, nie wiem, ja mówię tylko, że akurat byłem świadkiem, jak ktoś go pytał o to. To może w tym... Ja nie wiem. No, to jest tylko tekst, a nie mamy interpretacji, bo dopiero interpretacja jest drugim komunikatem i dopiero wtedy mamy informację.
Ale widzicie, że ta logika aksjomatyczna, informacyjna, znaczy, wymusza potwierdzanie i w jakim nie dopuszcza bezpiecznego przyjmowania wszystkiego od razu. Trudno przyjmować. Ja jeszcze dla ścisłości mogę zapytać, o jakiego to Korwina Mikke chodzi, ale sądzę, że mamy te same parainformacje, to już założyłem. No więc słuchajcie, teraz posłuchajcie, bo tu będzie jakościowa. No to jest parę wzorów prostych. Ale proszę teraz, no właśnie komentarz jest ważny, bo sam wzór, no to jest wzór. Proszę go sobie tam trochę poćwiczyć, to rozpisywanie, poobliczać. Ale teraz dyktuję. Termin entropia, i to słowo entropia w cudzysłowie powinno być. Termin entropia w teorii informacji został zapożyczony z fizyki. Termin entropia w teorii informacji został zapożyczony z fizyki. Przecinek. Nie wiem, czy to mówili na uczelni, czy nie. Mówili, mówili. No, to widzicie. I na fizyce też mówili. No. To wartościowa wiedza. Przecinek. To już 19 A liberalizm to powstał w 18, a Marcin też w 19. My ciągle żyjemy w kręgu pojęć 19 lub 18 wiecznych. My to mówię o oficjalnej nauce oczywiście. Nie my tutaj, bo ta nasza latająca akademia jest jedyną no, quasi uczelnią XXI wieku. Zapożyczony z fizyki przecinek, gdzie oznacza odmiarę chaosu, gdzie oznacza odmiarę chaosu panującego w systemie fizycznym. Odmiarę chaosu panującego w systemie fizycznym. Kropka. Stan równowagi o maksymalnej entropii. Stan równowagi o maksymalnej entropii jest najbardziej prawdopodobny. No tu widzicie, dlaczego ja w tych naszych analizach na poprzednich zajęciach przyjmowałem 50%. 50 na 50, czyli maksymalną entropię. Bo jest to stan najbardziej prawdopodobny i od tego wychodziłem. Oczywiście przy podejściu kurańskim to najbardziej prawdopodobny jest stan, że to wszystko szajka zwyrodniałych agentów z dywersantów, etc. Tak, wszystko. I to jest jeden prawdopodobny. To jest jeden, tylko trzeba szukać kto. A kto, no to kto pasuje. Właśnie. My przyjmujemy tutaj, jest najbardziej prawdopodobny, znaczy stan równowagi o maksymalnej entropii jest najbardziej prawdopodobny, przecinek, a stan o najmniejszej entropii najmniej prawdopodobny. Najmniej. Kropka. Entropią fizykalną można wyrazić w sposób analogiczny jak wyżej za pomocą logarytmu. Otworzyć nawias. W
fizyce najczęściej stosuje się inne podstawy niż dwa. Inne podstawy niż dwa. Zamknąć na raz, kropka. I z nowej linii. Już dwa, po prostu dwa, tak. My stosujemy dwa, ale też moglibyśmy stosować inne. A to łatwiej się nawet oblicza, bo jak mamy na przykład logarytm przy zasadzie 2 z 2, no to będzie 1, w pamięci można policzyć. Z 4 będzie 2, z 8 będzie 3. A to jest dość naturalny sposób identyfikowania, bo tak, przychodzi ktoś z doniesieniem o przestępstwie. Pierwsza hipoteza jest oczywiście taka, że sam popełnił to przestępstwo, ale dajemy maksymalną entropię, 0,2 prawdopodobieństwo, że ukradł, 0,2, że nie ukradł. I później robimy następne. 0,5, tak, 0,5 oczywiście. 0,5, że ukradł, 0,5, że nie ukradł. Później przychodzi ktoś z następną informacją i wartość tej informacji i wartość informatora powinniśmy oceniać według tego, na ile naszą zdolność identyfikacyjną zwiększy. Więc jak przychodzi nam z informacją opisującą, która nic nam nie daje, to jest zero informacji. To jest komunikat, może być i wartościowy, nawet sterowniczo, ale identyfikacyjne nic nie wart. Nie ma co za takie płacić. No, a jeżeli nam zwiększa naszą zdolność identyfikacyjną, na przykład, o połowę zmniejszy prawdopodobieństwo tego, że ten, kto pierwszy przyszedł z donosem, jest przestępcą, no to już znowu mamy jeden bit informacji. Bo ilość informacji będzie, powiedzmy, jeden i tak dalej. No, ale to później będziemy już o tym mówić, jak to się na informację przekłada. Teraz proszę zanotować, tu chodzi nam teraz o jaki to ma związek z fizykalnymi procesami. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, procesy w systemach fizycznych pozostawione same sobie w nawiasie, to znaczy bez ingerencji organizatora, odwołuje się na cybernetykę. Zamknąć nawias. Co to jest organizator, to pamiętamy z zajęć o systemach. Zresztą energomaterialnych. Za chwilę zresztą przypomnę podstawowe pojęcia z tego zakresu. Więc bez ingerencji organizatora zamknąć nawias. W miarę upływu czasu rozwijają się same w kierunku wzrostu entropii. Ja to po prostu nazywam tak. W miarę upływu czasu bałagan robi się sam. I jedyne spontaniczne procesy również w społeczeństwie to są te, w których bałagan rośnie. Jak gdzieś bałagan maleje, znaczy, że jest ingerencja organizatora.
I teraz czytamy dalej, piszemy. Podobnie jest z entropią w systemach cybernetycznych. Podobnie jest z entropią w systemach cybernetycznych. Myślnik. Przy braku sterowania przez organizatora Podobnie jest z entropią w systemach cybernetycznych. Myślnik. Przy braku sterowania przez organizatora w miarę upływu czasu ich entropia rośnie. Osiąga czasem bardzo szybko, osiąga maksimum. Popularnie no, można to ująć zdaniem dwukropek. W miarę upływu czasu bałagan robi się sam. No, entropia jest miarą bałaganu. Nawiasem można napisać, entropia to miara bałaganu. Bałagan robi się sama, entropia to miara bałaganu. Tu można sobie jeszcze taką zrobić uwagę na nowej linijce, na marginesie. Dlatego właśnie w podawanych poprzednio przykładach przyjmowaliśmy równe prawdopodobieństwa. W poprzednio przykładach przyjmowaliśmy równe prawdopodobieństwa. No i liczyliśmy, jakie przy założeniu równych prawdopodobieństw różnych decyzji jest prawdopodobieństwo, że jest to wynikiem chaosu. Może przypadkowo się tak złożyło, że taką ustawę uchwalono, przypadkowo posłowie podnieśli łapy za tym, przypadkowo były takie skutki, a nie inne tej ustawy i tak dalej. Wszystko przypadkowo. Tak. I liczyliśmy prawdopodobieństwo, no ono wychodziło nieduże. Zmalzałem to, ale pokazywałem. Jeszcze było pytanie, czy będzie podobnie, jeśli tych organizatorów będzie wielu? Tak. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Z tym, że jeżeli namierzamy działania oczywiście niezależnie dywersyjne, czyli destrukcyjne, to oni mogą współdziałać. Tak. No, powiedzmy. Był kraj Kaiserbund, ta Polska była pod zaborem trzech cesarzy. No i w tłumieniu polskich dążeń niepodległościowych te organy współdziałały. Bo gdyby nie współdziałali, to mogłoby się zdarzyć, żeby przeszkadzali sobie nawzajem. No to dzięki temu, jak się to stało, to dlatego Polska mogła odzyskać niepodległość. Bo się powinien. Tak jest. Czyli ten bałagan by się nie tak samo, nie ja pokażę wam, jak się oblicza te rzeczy dość precyzyjnie na podstawie ogólnodostępnych statystyk. Bo cybernetyka daje tą przewagę nad innymi metodami, że właściwie tutaj ogólnodostępne statystyki są zupełnie wystarczające. Proszę, to ile mamy czasu w tej sali? Do 9:00. Jeszcze około. Dobrze, jeszcze mamy. Znaczy, jeszcze zdążymy zmarznąć. Jeszcze jest, proszę pytać, bo
tutaj żeśmy pewną partię skończyli materiału. Dzisiaj bym nie zaczynał drugiego. Powiem, co, o czym będziemy mówić później. To już tak jednym ciągiem bym za dwa tygodnie o tym mówił. Przypomnę podstawowe pojęcia dotyczące systemów abstrakcyjnych, energomaterialnych, sprzężeń, czyli relacji czynnych i relacji miernych, później fizykalnych i cybernetycznych, wreszcie metacybernetycznych i od tego przejdziemy do wyliczania ilości informacji identyfikujących poprzez zmniejszenie entropii, czyli tak zwaną negentropię albo antyentropię. Tego bym już dzisiaj nie zaczynał, bo to lepiej mieć od razu cały jeden ciąg, tak? I później przejdziemy do zastosowań organizatorycznych. Znaczy, o ile mi wiadomo, to na żadnej uczelni naszej, mówię o informacjach, którymi dysponuję, bo mogło się coś zmienić w międzyczasie, to zawsze proszę o korygowanie tego, co ja mówię, sprawdzanie. Nie tylko rutynowo, bo wszystko trzeba sprawdzać, w szczególności to, o czym ja mówię, ale trzeba unacieśniać informacje. Otóż, o ile mi wiadomo, na żadnej uczelni nie przerabiano problemów wykorzystania pojęcia informacji i negentropii do badania stopnia organizacji. Tu dopiero wychodzi jaką dywersję organizacyjną od 20 lat się w Polsce robi. Znaczy to się zaczęło już powiedzmy dobre kilka lat wcześniej, ale nasiliło się w 1989 roku. I to są rzeczy, które można bardzo precyzyjnie wyliczyć na podstawie ogólnodostępnych materiałów. Żadnych tajnych materiałów mi nie potrzeba i no, ja nawet nie chcę, aby mi ktoś chciał udostępniać, bo to jest kłopot. Jak ja bym miał dostęp do tajnych materiałów i później sobie sam wyliczył, to powiedzieliby zaraz, ale pan miał dostęp do tych materiałów oficjalny, to panu nie wolno tego ujawniać. Więc ja planowo nie chcę, w ogóle mnie tajnoty nie interesują. Co mi trzeba, to ja sobie wyliczę i wtedy ja tym dysponuję jak chcę. Bo ja nie wiem, czy to jest tajne, czy nie tajne. To jest moje i pokazuję, jak do tego doszedłem. Zresztą no, nie mam uprawnień żadnych do... Ale to się sprawdza. Były pewne luki, na przykład w szkolnictwie w latach 80., kiedy Krawczuk był ministrem edukacji narodowej, profesor Krawczuk, ten do starożytności. Tak, na przykład w 86 czy w 87 roku, 1987, zlikwidowano w szkołach podstawowych tych dyżurnych na korytarzach z opaskami. No. Niby drobne usunięcie. Drobne, a bałagan wzrósł. Tak. No to jest jedno pociągnięcie, ale takich pociągnięć było tak wiele, że prawdopodobieństwo przypadku jest tu tak małe, że w ogóle możemy nie brać pod uwagę, mówiąc, i tu jest twierdzenie, które kolega nasz Paweł sformułował, że przypadki to są w gramatyce. A jak się wie, że Krawczuk było Drakowskiego, to wszystko pasuje, jak element był badany. Gra jak suchotnikowi w płuca. Dokładnie. W każdym razie, tak, to tam wiele takich różnych rzeczy było. Więc słuchajcie, tu jest właśnie bardzo istotna sprawa, że z tego przejdziemy do obliczeń już czysto organizatorycznych. I zobaczycie, zresztą problem optymalizacji struktur państwowych. Przykład konkretnych zadań rozwiązywanych tą metodą jest w tej mojej książce. Jak najbardziej. Więc dlatego od tej abstrakcji my przejdziemy do bardzo konkretnych zastosowań, które ja omówię na najprostszych przypadkach, bo ja nie jestem od komplikowania mam życia, tylko od upraszczania. A czy można byłoby obliczać także w latach ostatnich stopień no nie wiem, rozpadu państwa polskiego w sensie etnicznym? Proszę pana, my mamy. No nie wiem, co, jak pan to definiuje. Głośna sprawa, prawda, tego, że się tam rozłam robi i
powstały różne ruchy, które mają na celu oderwanie od Polski, jakiś tam... Śląsk. A, to pan ma na myśli, tak. Oczywiście. No to jest robienie, zwiększanie entropii, naturalnie. Tylko mi chodzi o to, czy to powiedzmy po jakiegoś czasu, bo to teraz stało się głośne, ale przecież to nie trwa od dziś, tak? No to się zaczęło po 89 roku. Przedtem w ogóle mowy nie było o czymś takim. Platforma jest w koalicji z ruchem autonomii Śląska. Znaczy, tak. Tak. Nawet tylko platforma jest. A już w 1984 roku towarzysz to jest... Henryk Król z opolskiego PZPR, alias Heinrich Kroll. On był chyba nawet sekretarzem partii. I Spuła, Hartmut Koszyk i Błażej Hamszuk i Spuła zrobili coś takiego, żeby namawiać tych tak zwanych autochtonów, czyli Ślązaków polskich, bo to nie jest żadna mniejszość niemiecka, żeby nie emigrowali do Republiki Federalnej, jako tak zwani bardzo później przesiedleńcy, tylko się organizowali na terenie województwa opolskiego. Pierwsze przymiarki pod mniejszość niemiecką. Tak znaczy, Niemcy w czasie wojny Ślązaków nie traktowali jako Niemców, tylko traktowali jako Ślązaków, więc to zupełnie nie uważali. Znaczy to byli przed wojną obywatele niemieccy. Więc... Tak, nie uważali za tą samą narodowość. Ale to znaczy, no to zależy, z punktu widzenia formalnego, jeżeli mieli obywatelstwo Rzeszy, to byli rajstojczami, to było coś więcej niż faktycznie. Ale narodowość śląska, a nie narodowość niemiecka. No ja nie wiem, czy w nomenklaturze hitlerowskiej takie zwierzę istniało. Istniało. Nie było to, znaczy, jeśli chodzi o Kaszubów, tego nie było, natomiast jeśli chodzi o Ślązaków, tak. Ale to chyba jako folklor niemiecki, no tak jak Bawarczyk, czy chyba to tak traktowali. No i czy owe Szlezy? Ja mówię o tak, coś takiego. Germańskie czy słowiańskie? No w każdym razie, proszę pana, ci co mieli obywatelstwo Rzeszy, przed wojną, to byli Reichsdeutsche. Natomiast ci, co nie mieli obywatelstwa Rzeszy, tylko obywatelstwo polskie, to mieli do wyboru podpisać Volkslistę. Ona miała trzy grupy, no właściwie nawet cztery, ale ograniczmy się do czterech grup. Przy czym po wojnie za odstępstwo od narodu polskiego, a jak zrobił dekret Bieruta i karano za to, Bierut jako narodowiec wystąpił polski, karano tylko za pierwszą i drugą grupę, a za trzecią grupę Folkslisty nie. Ze względu na to, że rząd londyński pozwolił Ślązakom i nie tylko Ślązakom, ale wszystkim Polakom na terenach wcielonych do Rzeszy w czasie wojny podpisywać trzecią grupę Folkslisty. A tam był tylko taki wybór, jak nie podpiszesz, twoja wina, zaraz cię wezmą do Oświęcimia. A jak podpiszesz stare ośle, zaraz cię Führer na Ostrąd pośle. Taki był wybór. W przypadku Polszczyzny to jest taka rzecz, że to były tereny, które przed II wojną światową należały do Niemiec. Czyli były w Niemczech od czasów, znaczy jeszcze najpierw w Czechach. No z dawnych zabór Prusy. Potem w Czechach, potem w Austrii razem z Czechami, a od 1740 roku w Prusach. I ta ludność słowiańska, polskiego pochodzenia ewidentnie, nie było polskiej szkoły, nic, była systematycznie niemczona od co najmniej od pierwszej połowy XIX wieku, jeśli nie wcześniej. No i rezultaty były mierne, dlatego że tam się na przeciwieństwa narodowe nakładały przeciwieństwa klasowe. To wtedy jest najbardziej nośne. No najbardziej się zniemczyła. Bo tam no to ona się już wcześniej zniemczyła. Także tam już w czasie, kiedy budziła się polska nowoczesna świadomość narodowa, to jest druga połowa XIX wieku i XX wiek, to tam już powiedzmy ziemiaństwo i burżuazja były niemieckie, a robotnicy i chłopi byli Polakami. Albo zgermanizowani, niektórzy mieli fon przed nazwiskiem, mieli gnoski na przykład. Jako... Ja nie mówię o biologicznym pojęciu narodu, bo to jest anachronizm. Mówię o pojęciu psychologicznym, a ktoś się uważał za Niemca i wychowany w kulturze niemieckiej, to był Niemcem, niezależnie od pochodzenia. Niezależnie od skośnych oczu. Oczywiście.
Nie, no nie. Nie cofajmy się do ujęć biologicznych, które stosowali hitlerowcy, że tam oni według biologicznego pokolenia. Ale tam na Opolszczyźnie była znana sprawa do XIX wieku, że jakiś graf von coś tam ski przeczytał Sienkiewicza i to jest chyba nawet von Olszewski się nazywał. No, I zażyczył sobie, że jego syn, jeżeli nie będzie czuć się Polakiem, to on nie przekaże majątku. I w sprawę się wtrącił sam Sienkiewicz, który powiedział, że nie życzy sobie, żeby zmuszać młodego człowieka do zmiany narodowości na Polską z tego tylko powodu, że nie chce czytać, nie chce czytać jego książki. No tak, artysta był urażony w swojej artystycznej dumie. Ale to przecież bardzo podobna sytuacja była z księciem Habsburgiem z Żywca, który był Polakiem i to narodowcem polskim. Jeździł do Dmowskiego, do Kludowa, pułkownikiem polskiej armii, a jeden z jego synów zaczytywał się w ukraińskiej literaturze. Iwan Franko, Taras Szewczenko, Łesia Ukrainka i zaczął się uważać za Ukraińca. No i zresztą na złość ojcu. Ojciec był bardzo niezadowolony z tego. W czasie wojny chciał, żeby w ramach dualistycznej monarchii trzeci człon to była Ukraina i on chciał być królem Ukrainy Zjednoczonej. Tak, dlatego że został dowódcą, już nie pamiętam, czy kompanii, czy batalionu ukraińskiego w CKA, to pod spodem nosił nie regulaminową koszulę, tylko wyszywaną po ukraińsku i stąd przydomek Wasyl Wyszywany. No dobrze, to w takim razie...